Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. Witam bardzo serdecznie. W zasadzie mam pewien problem od początku, gdyż nie wiem, jak zapowiedzieć mojego gościa. Powiedzieć, że jest to spontan. Piosenkarka, byłoby to pewne uproszczenie. W zasadzie wystarczy powiedzieć, że jest to Doda i chyba w krótkim wyrazie, w tych czterech literach wszystko się zawiera, bo i tak cię wszyscy znają. Co ja ci mam w ogóle przedstawiać? Tak, po 20 latach faktycznie te cztery litery robią robotę. Mhm. W ogóle cztery litery często robią robotę. Robią. Mhm. I to u każdej płci. Mhm. Ja tak patrzę dzisiaj na twój strój, on jest bardzo nietypowy, to znaczy nasi widzowie mogą mieć wrażenie, że ubrałaś się niezwykle grzecznie, jak bizneswoman. Ja specjalnie założyłam golf, żeby nie zaburzać kanałów percepcji, mhm. A żeby na przykład wzrokowcy mogli spokojnie skupić się na tym, co mówię, bo zazwyczaj bywa tak, że dostają jakiegoś takiego sprzężenia, mhm. I nie idzie to w parze ze zrozumieniem, bądź wypierają to, że to, co mówię, jest mądre. Aczkolwiek, żeby być cały czas sobą, może zaprezentuję. Jest. No więc sami widzicie, można było pomyśleć, że ubrała się grzecznie, jak bizneswoman do poważnego programu, ale to jest przecież Dorota, która musi zaszokować. Nie tam zaszokować, po prostu być sobą. Dlaczego strój ma być od razu szokujący? Nie ma w tym dla mnie nic szokującego. Przecież twój pomysł na siebie to jest szokowanie, nie jest tak? Myślisz? No, a nie? Nie, dla mnie to nie jest szokujące. To jak się ubieram, to jak prezentuję się na scenie, to jest rodzaj ekspresji. Lubię wszystko, co jest barwne, co jest wyraziste. Mhm. Wychowałam się w teatrze musicalowym, więc na estradzie teatralnej, gdzie wszystko musiało być, wiesz, takie trzy razy bardziej wyraziste niż normalnie. Mhm. Żeby mnie nawet ostatnie rzędy widziały czy słyszały. Ale ja od jakiegoś czasu się z tym czuję. Oglądam twoje Insta Stories. Mhm. No i ty tam czasami jednak pokazujesz się jako taka dziewczyna, która już... A sobie położy się w łóżku, książkę poczyta, w kapciach pochodzi. Ale ja zawsze taka byłam, tylko nie zawsze był Instagram i Instastory. Mhm. Zawsze taka byłam, naprawdę. Nie sądzę, żeby jedno wykluczało drugie. A który swój wizerunek wolisz? Ten taki późnodomowy kapciany, czy? Przede wszystkim, jeżeli mówimy o wizerunku, to wizerunek Dody jest wizerunkiem, który z kilku swoich cech charakteru, wiedząc, że świetnie przykuje uwagę i ja będę mogła swój zawód sprawować idealnie. Mhm. Natomiast nadal równolegle jestem normalną laską, która leży w łóżku, czyta książki i chodzi w kapciach. Mhm. I to nie jest tak, że lubię coś i jedno, albo lubię bardziej drugie. To wszystko zależy. Jeżeli wychodzę na scenę, oczywiście to jest moja pasja, moja miłość, moje życie, występowanie, ale nie mogę powiedzieć, że oddałabym to za spokojne leżenie w łóżku i na odwrót. Mhm. Uzupełnia się to. No właśnie tego byłem ciekaw i takich tematów też jestem ciekaw, bo chciałbym dzisiaj ciebie trochę poznać jako osobę, bo ciebie jako artystkę mam wrażenie wszyscy znają i wiedzą, jak lubisz pobawić się z publicznością, jak lubisz się pobawić z dziennikarzami. Uśmiechnąłem się, bo przypomniało mi się, tak czasami się głupie scenki przypominały w dziwnych momentach. Przypomniały mi się dwie scenki, jak zrobiłaś z różnych dziennikarzy idiotów, albo inaczej, może nie idiotów, stawiałaś ich w sytuacji niekomfortowej, na przykład biorąc, nie wiem, najdłuższego łyka w historii telewizji, czyli wypijając przed nimi całą butelkę wody. Takie zagrania, które wybijają z rytmu dziennikarzy. I się zastanawiałem, czy dzisiaj też masz coś przygotowane. Nie, co, no tego nie wypijesz na raz. Nie wchodź mi na ambicje. Wiesz co, nic z tych rzeczy, które powiedziałeś, nie było wymyślone, zamierzone czy planowane. Mhm. Najśmieszniejsze jest to, że wszystkie z tych sytuacji, które odbijają się szerokim echem i zapisują się w historii show biznesu, to są moje spontaniczne sytuacje. Jak ja mam coś planować i coś, wiesz, wymyślać wcześniej, to mi się po prostu nie chce tego robić. Mnie to już męczy, bo jest odarte właśnie z autentyczności. Mi się chciało pić. I zanim zaczęłam rozmawiać, chciałam po prostu się nawodnić. Okej. Okay. To mocno się nawodniłaś. Tak, taki mam sposób picia. Okay. Nawet nabieram kelnerów na to, że przychodzą, przynoszą mi szklankę z wodą, odwracają się po jakąś inną szklankę dla kogoś, z kim jestem, a ta już jest pusta. Mówią, Jezu, ja pani nic nie przyniosłem. Ewie, owszem, nic. No i drugi raz przynoszę, więc piję za darmo praktycznie. U nas można pić dowoli. Koncepcja tego programu jest taka,
iż to nie tylko ja będę zadawał pytania, ale będą zadawali widzowie. Nie wiemy, jakie zadadzą. Można wiem, słyszałam. Chciałabym pozdrowić serdecznie mojego trenera Piotra, od którego wszystko się zaczęło. I on tak naprawdę namówił mnie do tego, żebym szła do tego programu. Namawiał wielokrotnie przez wiele treningów, więc serdecznie go pozdrawiam. Wiem, że mnie teraz... Ta kamera jest twoja bardziej? Która? Tak? 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 Dobra. Wiem, że mnie teraz ogląda, więc... Jestem. Pozdrawiamy Piotra. Piotr chyba wykonuje dobrą robotę, bo muszę powiedzieć, że jak na ciebie patrzę, to ciągle fajna jaga z ciebie jest i bym powiedział, że nawet fajniejsza niż 10 lat temu. Nie to, że tutaj jakieś tam, wiesz, głupie teksty rzucam, tylko ty dużo pracy wkładasz w to, jak dzisiaj wyglądasz, prawda? No mam 38 lat i powiem szczerze, że bardzo dobrze czuję się w swoim ciele. Pracuję na to, nie wiem czy ciężko, ale dwa razy w tygodniu. Mam trenerkę i trenera. Ale wiesz, skończyłam szkołę sportową, więc jest to dla mnie dużo łatwiejsze. Te efekty, które robią ludzie w kilka miesięcy, mi zajmują 5 razy krócej. Biegałam na 100 metrów, skakałam w dal, mój ojciec jest sportowcem, więc mam też super geny. Przestałam też pić alkohol, zmieniłam swoją dietę, więc to też mi ułatwia trzymać formę. Prowadzę bardzo higieniczny tryb życia od zawsze. Jeżeli chodzi o sposób odżywiania, zanudzam cię? Nie, w ogóle. Jeżeli chodzi o sposób odżywiania, to też jakby od dziecka mam wpojone bardzo dobre zasady i jak zanim wszyscy zaczęli się jarać kulkami mocy, to ja już się, wiesz, jadłam w Ciechanowie. Czyli mogłabyś być Anną Lewandowską? Znaczy nie, no ona mogłaby być mną. Okej. Powiedz mi, a tak odstawiłaś ten alkohol i zmieniłaś swoje życie dlatego, bo zaczęłaś się bać starości na przykład? Nie, po prostu bardzo mi się, znaczy znudził mi się ten sposób życia. I już wszystko, co było do wypicia, wypiłam i chciałam zobaczyć, jak to jest co kompletnie inaczej żyć. I odbierać świat w inny sposób, nie zamazany, wiesz, tak naprawdę toksycznymi wspomagaczami, no bo alkohol to jest trucizna. Niestety w Polsce od najmłodszych lat traktowana w sposób zabawowy i bagatelizowana, jeżeli chodzi o skutki uboczne, ale też i też z takich różnych powodów, bo alkohol zabiera urodę kobiecie, poza rozumem. Mhm. A miałaś problem z alkoholem? Ja? No pytam. Nie. Jak ktoś tak mówi, że odstawił całkowicie, to często nie, bo ja jestem można bardzo... wysnuć wniosek, że był jakiś problem. Myślę, że każdy by to zauważył, gdyby tak było. Nie, jestem skrajna. Ja nie lubię tak sobie, wiesz, albo w prawo, albo w lewo. Albo czarny, albo biały. Poza tym, jak... przestajesz całkowicie, znaczy nie, bez przesady, no nie całkowicie, no jak są jakieś fajne sytuacje typu mojej urodziny, czy chociażby Sylwester, no to wiadomo, że odpinamy wrotki ze znajomymi. Mhm. Ale zupełnie inaczej też się patrzę na ludzi, którzy z sobą przebywają. No nie masz w ogóle o czym rozmawiać z kimś, kto non-stop pije i tylko w tym widzi jakby taki sens, nie? Mhm. Albo co tydzień imprezuje. Dramat, no gąbka zamiast mózgu. Ale kiedyś ci to pasowało w 100%, jak rozumiem. No nie imprezowałam co tydzień, bo... Ale towarzystwo twoje imprezowało. Moje towarzystwo, no też nie do końca, ale... ale tak jak mówię, jak podejmuję decyzję, to jestem w tym bardzo konsekwentna i zero-jedynkowa. I faktycznie, no uzmysłowiłaś mnie, że jestem dosyć skrajna. Mhm. Że nie ma czegoś takiego, że winko do kolacji, coś tam, no nie. Albo tak, albo nie. Koniec. No dobrze. Albo tak, albo nie. Jesteśmy na tak, jeśli chodzi o odbieranie telefonów. Będziemy co jakiś czas odbierać telefon. To będzie pierwszy z nich. Kto się do nas zadzwonił? Wow. Halo, słychać mnie? Tak, oczywiście. Cześć. Cześć. Dzień dobry. Wojtek z Wrocławia. Dzień dobry. Można Doda po imieniu, patrzę po ksywce? Tak, proszę. Dobrze, to ja mam takie dwa pytanka. Pierwsze... Bo Doda jesteś kojarzona głównie z muzyką pop, nie? Z muzyką popularną, ale spotkałaś na swojej drodze muzycznej taką osobistość jak Focus. I chciałem jak się kto? Zapytać. Focus. Ach, Focus, tak. I jak ci się z nim pracowało i jak ogólnie złapałaś z nim kontakt?
Jeżeli chodzi o Focusa, to nagraliśmy piosenkę pod tytułem Fuck It, do której rapował zresztą świetny tekst, uważam, że jest ponadczasowy, naprawdę świetny. Był on moim gościem na płycie 7 pokus głównych. Pracowało mi się z nim bardzo fajnie, nawet mieliśmy jakiś taki incydent, że się po prostu wybraliśmy na jakąś premierę filmową, przyjaźniliśmy się też przez jakiś czas. Bardzo fajny człowiek prywatnie i też niezwykły profesjonalista. Bardzo lubię ten utwór. I no to, tak naprawdę to jest póki co mój jedyny duet poza duetem z Marią Sadowską, ale to później o tym porozmawiamy. Jeżeli chodzi o męskie duety, to faktycznie jedyny. Okej, okay. Teraz o drugą osobistość, już nie ze świata muzyki, tylko ze świata kina. Chodzi mi dokładnie o Pitbulla, ostatni pies, i o twoje partnerowanie z Cezarem Pazurze. Jak się z Cezarem Pazurą grało? Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Już? Cześć, pa! Boże, biedna, ale ich odcinasz po prostu brutalnie, odcinam, bo co? Następni muszą wskakiwać, wiesz, dynamicznie trzeba. Jeżeli chodzi o Pitbull, ostatni pies, to, to może ja powiem tak pokrótce w ogóle tę historię, ponieważ moja matka uważa, że jest, zmarnowała się w Ciechanowie, powinna być aktorką w Hollywood, i ja odziedziczyłam po niej ten talent, i ona mnie zmusiła do zagrania w tym filmie, twierdząc, że nie martw się, ja wiem, że ty nie jesteś aktorką, ale Władysław Pasikowski, który reżyserował ten film, będziesz robiła tyle dubli, aż w końcu zagrasz dobrze. I na pierwszym dniu zdjęciowym okazało się, że jest jeden reżyser, który nie robi nigdy kurwa dubli, i jest to Władysław Pasikowski, i nawet nie tłumaczy dlaczego. Więc tak mnie, rozumiesz, na minę wrzuciła. A jeżeli chodzi o Czarka Pazurę, to jest to konsekwencja mojej wypowiedzi, bo właśnie aktorzy bardzo mi pomagali. Oni mi dużo podpowiadali, bo byłam otoczona samymi profesjonalistami. Właśnie Czarkiem Pazurą i Marcinem Dorocińskim, więc to była czysta przyjemność, i on był moim mężem w tym filmie. Gangsterem, z którym, który umiera, a ja przejmuję jego interesy. Więc bardzo dobrze mi się z nim pracowało. A nie bałaś się takich reakcji w środowisku aktorów, że mogą nie lubić tego, iż gwiazdki, gwiazdy estradowe odbierają im chleb, pojawiają się na planie po to, żeby film był popularniejszy, a tak naprawdę nie mają pojęcia o tym, jak grać. No właśnie, okazało się, że jednak mam pojęcie i zrobiłam to nawet lepiej niż niektórzy aktorzy po szkołach. Więc jednak Wanda miała rację, co by nie mówić. Natomiast staram się nie podchodzić do tego na zasadzie, czy się nie boję, bo gdybym sugerowała się tylko i wyłącznie strachem przed tym, co inni pomyślą, no to bym się sama zamknęła w więzieniu braku jakichkolwiek możliwości rozwoju. Dobrze, ładna odpowiedź. Wiesz, ile wyskakuje w Google na hasło wyników, na hasło Doda skandal? Nie patrzę na to. 427 tysięcy. To mało. Linków, mało? Bo chciałem się spytać, do którego swojego skandalu jesteś najbardziej przywiązana? Że tak sobie myślisz, kurczę, to było dobre, to naprawdę lubię. Jak sobie wspominam, to ze śmiechem. Tu odwaliłam taki numer, że wprawdzie ludzie tego nie podchwycili, może nie pokochali, ale mi się podobało, warto było. Kurde, wiesz co, nie wiem, weź mi przypomnij, czy jakieś takie były śmieszne. Jakoś tego nie magazynuję, ja nie mam pamiętniczka na zasadzie, och, tutaj dowaliłam do pieca, ojej, jak tu się ludzie zaczerwienili. Mówię ci, że to jest bardzo mój naturalne zachowanie. Mnie to w ogóle nie szokuje. Ja czasami siedzę w domu i mówię, dlaczego ich to dziwi? Czemu oni się tak jarają? Po co oni w ogóle, nigdy nie zapomnę sytuacji, kiedy chyba na 25-lecie jakiegoś magazynu, tak, Super Expressu, miałam swój recital. No chyba wiadomo, jak ja występuję, jak ja się ubieram, i że nie jest to show sióstr zakonnych. I był tam również zaproszony prezydent. I potem był krojony tort. Więc ja w swoim stroju roboczym ten tort mu wręczyłam, więc sorry, że nie umiem chodzić tyłem. Normalnie odwróciłam się i poszłam z powrotem na backstage. Czy ty sobie wyobrażasz, że w normalnej telewizji, kurwa, nie mogę w to wierzyć, zatrudniono 12 polityków przy jednym okrągłym stole i przez godzinę debatowali na temat moich koronkowych spodni, które wręczały tort prezydentowi.
Ja wiesz, zdaje się, że Marek Magierowski, który był wówczas szefem kancelarii prezydenta, powiedział tylko, że powinnaś chyba cieplej ubierać, bo idą mrozy. Taką wypowiedź pamiętam. O, naprawdę? Zajebiście. Na scenie mrozów nie ma, bo są, bo jest w pomieszczeniu. Czy nie masz takiego podejścia czasami, że gdzieś ktoś będzie, na przykład głowa państwa, i może wypadałoby jakoś się dostosować? Głowa państwa może powinna wiedzieć, na jaki koncert idzie? Ale czyli nie masz? Wiesz co? Nie. Okej. Okay. No nie. Nie, a no bo, miałaś w ogóle takie występy, że sama się ocenzurowałaś? Nie, ponieważ uważam, że scena ma swoje prawa. I jeżeli gimnastyczki artystyczne w samym, rozumiesz, majtkach robią szpagaty przed oczami głów państwa i wszyscy są zachwycani, bo jest to strój sportowy i nie, wiesz, no nie utożsamiają tego z wulgarnym strojem pokazującym pośladki, tylko raczej mięsień pośladkowy, to ja tak samo odbieram to, jeżeli chodzi o strój estradowy. Być może dlatego, że tak jak powiedziałam, wywodzę się z teatralnej rodziny i jestem na tej scenie od 13 roku życia. Mam taki imidż, mam taki sceniczny wizerunek. Jeżeli nagrywam płytę z orkiestrą w sukniach długich i mam koncert po filharmoniach w całym kraju, no to wówczas występuję w długich sukniach. I rzeczywiście jest to zabawne obserwować reakcje ludzi, którzy zapełniają te filharmonie. Ale ja nie widzę w tym nic szokującego. Szokujące jest dla mnie to, że ludzie, którzy siedzą na widowni, nadal nie rozumieją, czym jest performance. Mhm. A gdybym chciał dowiedzieć się więcej o tobie, bo ja rozumiem, artystka estradowa, no, to jest zawód, w którym trzeba się tak, a nie inaczej czasami prezentować. Natomiast użyłaś słowo wulgarna. Czy ty z charakteru jesteś wulgarna? Ja? Tak. Trochę jestem. Mhm. Może dlatego, że... Ktoś mi o to, czy gdybyś była panią policjant zarządzającą ruchem na skrzyżowaniu, to też byś ubierała się w sposób wyzywający na przykład. Nie wiem, czy was wyzywający, ale na pewno w swoim stylu. Pamiętam, jak biegałam na 100 metrów, to również miałam swój strój i bardzo jakby jasno zaznaczyłam, że nawet jeżeli będę biegać, to chcę zaznaczyć swoją osobowość. Chciałam, żeby ojciec mi kupił fajne różowe spodenki, miałam takie rękawiczki bez palców. Po co ci mówi, kurwa, rękawiczki bez palców? Przecież trzymasz się tak, rozumiesz, start w blokach, nie? Ja wiem, bo ja mam swój styl. No i jeszcze chciałam mieć wielką kokardę. On mówi, zaburzysz całą aerodynamikę. Nie ma takiej opcji. Sprinterzy nic nie mają na głowie. Ale zawsze wygrywałam to mimo tego. Chcę być sobą. I nie ma w tym nic złego. Jeżeli chodzi, pytasz o wulgarność, to mogę być tak odbierana przez to, że jestem bardzo... jestem chłopczycą trochę. Znaczy, dobra, jestem bardzo chłopczycą. Jestem bardzo chłopczycą i bardzo taka jestem bezpośrednia i no może brakuje mi trochę subtelności czasami. No ale cóż, no nie wszyscy są, wiesz, nie zawsze można mieć tego, czego chcę. Ja w ogóle jestem subtelna, zaznaczmy. Irytują cię te rozdygotane laski? Nie to, że irytują, po prostu nie spędzam z nimi czasu. To nie są moje koleżanki, to nie jest mój typ osoby. Lubię laski z charakterem, lubię dziewczyny, które mają mocne charaktery. Mhm. Wiesz, no są różne sytuacje w życiu. Ja muszę wiedzieć, że ja mam siostrę ramię w ramię, że ona przy mnie stanie, obojętnie co się będzie działo, a nie zacznie mi płakać i jeszcze będę musiała, wiesz, biec do niej. Mhm. No dobrze. Odbierzmy telefon. Halo? Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z tej strony Zyku, z Rudy Śląskiej. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam, cześć. Ja mam jedno takie pytanko. No. Chciałbym usłyszeć pani opinię na temat ludzi, którzy, aby się dobrze bawić, muszą stosować na przykład na imprezach używki, na przykład takie jak mefedron. Co pani uważa na temat takich ludzi? Że ludzie, którzy na imprezach muszą, żeby się odklasować, używać używki typu mefedron. Mefedron? No tak, na grubo już tutaj. No i ja uważam, że jeżeli ktoś musi używać mefedronu, żeby się odstresować, to zaraz będzie musiał używać no,
zainwestować w poważne licówki, bo wypadną mu wszystkie zęby, więc trzeba jakby zastanowić się przyszłościowo, ale jeżeli ktoś naprawdę potrzebuje tego typu rzeczy, by okiełznać swoje lęki, czy stany paniki, czy wprowadzić się w jakiś taki stan lekkości umysłu, to oznacza, że potrzebuje po prostu albo dobrej rozmowy, albo terapii, albo skonfrontować się z samym sobą. Każda używka, każdy alkohol, każdy narkotyk tak naprawdę wzmacnia i intensyfikuje obecny stan, czyli każdy lęk, każdy smutek, każdy strach. I ludzie, którzy myślą, że nagle czują się super, zajebiście, czujecie się teraz super i macie wzrost serotoniny, ale tak samo jak wam wzrasta, tak samo zaraz wam opadnie. Więc to są mega depresyjne tak naprawdę rzeczy. Więc co myślę o takich ludziach? Współczuję im bardzo i bardzo bym chciała, żeby z tej drogi jak najszybciej zeszli albo żeby spotkali ludzi, którzy pomogą im zrozumieć, jaki popełniają błąd. Ludzie, kurwa, mefedron? Jesus Christ. Dziękujemy bardzo. Jesteś z nami jeszcze? Nie. No, jestem, jestem. Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź. Okej, okay, dobra. Dziękujemy bardzo. Sport nie byłby taki sam, co? Jakbyś nie porzuciła tej kariery. O Boże, czy ty sobie wyobrażasz? Czy ty sobie to wyobrażasz? Ja czasami sobie to wyobrażam, że wchodzę na ten stadion i robię to. Nie, w ogóle nic nie muszę robić. Ja po prostu wchodzę i już wszyscy krzyczą Doda, cały stadion, Doda. I tylko ci prowadzący, już jest z nami Doda, bo oczywiście też bym musiała mieć swój pseudonim. Jezu, jak ja bym miała stroj, jak ja bym miała wszystko, po prostu, jak ja już sobie czasami w lustrze wyobrażam, jak ja staję w tych blokach, jak ja po prostu patrzę na tą metę. O Jezu, aż mam dreszcze. Przecież to by była oglądalność większa niż reprezentacji piłkarskiej. Wiem, ale nie mogłam sobie cycków zrobić. Ojciec by mnie zajebał. To dopiero by było zaburzenie aerodynamiki. No właśnie. Ale poza tym też nie. Wiesz, lipa była z randkami. To ale też trzeba poczekaj, powiedzieć. Jeszcze wprost. Pchałaś kulą, tak? Pchałam, znaczy ja w ogóle. To tam można mieć cycki. Ale te pchanie kulą to był raczej. Ja po prostu i mam się różnych dyscyplin, bo lubiłam je. Byłam też przez chwilę dyskobolką. I tam paznokcie były. I różne dyscypliny są bardzo fajne. W ogóle dla ogólnego rozwoju dla młodych ludzi, żeby zobaczyć, jak się to ciało zachowuje w różnych sytuacjach. Natomiast czekaj, bo zaczęłaś mnie tutaj dyskredytować przez paznokcie. Nie, powiedziałem, że jakbyś pchała zapomniałam, kulą, co chciałam to powiedzieć. Byłby problem z paznokciem. A, mój ojciec był zachwycony, że ja uprawiam ten sport, ponieważ wiedział, że chłopcy się będą mnie bali i nie będą chcieli mnie na randki zapraszać, bo wiesz, dwugłowy, dojebany biceps, wszystko, przecież ja chodziłam po prostu jak masakra. A jak jakimś cudem jakiś się w końcu ze mną umówił, to mówi tak: Doroniu, na pierwszej randce najlepiej położyć chłopca na rękę. Wiem, co mówię, spróbuj. Więc ja na pierwszej, łup, już nigdy nie umawiał się ze mną na drugą. Ojej, no dobrze, no to zaczynam żałować, że z tym sportem nie wyszło. Ale nie wyszło, bo nie miałeś talentu, czy nie wyszło, bo ci się odechciało? Teraz mój ojciec ma bardzo silną potrzebę wjechania tutaj czołgiem. Po mnie już jest? I jest po tobie. Okay. No, nie... Ale z Ciechanowa to tak szybko nie dojedzie. Mam nadzieję, tato, że się dodzwonisz i powiesz, co myślisz na temat braku talentu swojej córki. Nie, ja miałam rozpisane plany na co najmniej dwie olimpiady do przodu i uważam, i wszyscy uważali, że mam bardzo duży talent. Mhm. Mam bardzo skoczna, bardzo szybka, bardzo to lubiłam. Zdyscyplinowana, zresztą ten sport bardzo dużo mi dał, jeżeli chodzi o pracę w show biznesie. Myślę, że bym naprawdę zwariowała. Chociażby nawet rzucenie od tak, wiesz, alkoholu. To jest kwestia sportowego ducha. Po prostu rezygnujesz z czegoś, skupiasz się na czymś innym, idziesz po wynik. Mhm. Nagle coś po prostu ci stwierdzi, że ci nie służy, coś jest dla ciebie destrukcyjne, dochodzisz do tego wniosku, dziękuję, do widzenia, młodość się rządzi swoimi prawami, teraz już tego nie chcę. I konsekwencja. I wiesz, taka hardość charakteru. Ja jestem zszokowana, że ludzie podejmują decyzje i się ich nie trzymają. Ja w ogóle nie umiem tego zrozumieć. Jak można mieć zapał do czegoś we wtorek, a w środę już samemu sobie zaprzeczać. Trochę o mnie mówisz. Tak? Jaki jesteś znak zodiaku? Bliźniak? Nie, rak. A, bo ty się tak wycofujesz do skorupki. Taki, wiesz, malutki. Ale jesteś rodzinny. No tak, no, powiedzmy. No widzisz. Wierzysz, że taki zodiaku? Nie, że wierzę, ale jestem taką wiedźmą trochę słowiańską. Bo jak ktoś wierzy w znaki zodiaku, to od razu tak ręce mi trochę opadają. Tak? No to by jeszcze nie opadły. No jeszcze mi nie opadły. Odbieramy telefon. Halo?
Cześć, z tej strony Mariusz z Krakowa. Siema. Na wstępie chciałem pozdrowić ciebie, Doda, i ciebie, Krzysztofie, i pogratulować się tobie 20 lat wspaniałej kariery. Dziękuję, kochany. Kolejnych 20, 40 rządź na tej scenie, bo tak naprawdę nie masz konkurencji, moim zdaniem. Jest, bitch, I know. Tak jak w ogóle ogólnie cieszę się, że zadzwoniłem się i mogę zadać dwa pytania. Pierwsze to, kiedy możemy spodziewać się twojego nowego albumu? To pierwsze pytanie. A drugie, z którym ze współczesnych artystów, którzy teraz na topie rządzą, chciałabyś najbardziej zagrać duet, tak? Jeżeli chodzi o duet, to kurczę, ja mam takie braki, jeżeli chodzi o współczesnych artystów, ponieważ jestem takim oldschoolowcem trochę. Lubię klasykę, rock'n'rolla i stare numery, więc za bardzo nie trzymam się aktualności. Więc myślę. No niestety wszyscy nie żyją. No ciężko powiedzieć, ale jeżeli chodzi o płytę, to... Mam recital z 20-lecia na festiwalu w Sopocie i później nastąpi premiera albumu. Także bardzo ci dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam cię. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Jeszcze chwilę pociągnę ten wątek sportowy. Chętnie. Mam wrażenie, że tam dopiero by były skandale. Nie wiem, czy kojarzysz taką sytuację w Stanach, jak kiedyś jedna łyżwiarka poprzez swoich ludzi zrobiła krzywdę drugiej, żeby ją tylko wywalić z igrzysk olimpijskich. Nie, to jest zachowanie, że nie fair play. Nie? Ale obrażałabyś co? Te inne, jakby jakaś taka była jedna trochę od ciebie lepsza, szybsza, ale brzydka na przykład, to twoje by dostała chyba. Jezu, dlaczego tak w ogóle Przeanalizowałem twoje, wypowiedzi przez lata, to wydaje mi się, że... Podaj mi chociaż jedną wypowiedź, gdzie obraziłam kogoś pierwsza. Znaczy, wiesz co, nie śledziłem chronologii tych wszystkich wypowiedzi. No a ważna jest chronologia dosyć, bo odpowiedzi, bo zawsze atakuje się pokrzywdzoną osobę, która się broni, zamiast atakującego. Poza tym, że jesteś głupiutka, to jesteś jeszcze daltonistką. No, siedziła Doda z Justyny Steczkowskiej. No ale na jakie słowa? Czytałam jakie gdzieś, słowa? Że za kulisami saleta ciągnie fleta. Na jakie słowa? Nie wiem. Ale to nie warto wiedzieć. Nie robiłem kalendarium. Ale to warto wiedzieć, no nie śmiej się z tego, bo jeżeli chcesz mi to przytaczać, to musisz wiedzieć, jaka była przyczyna mojego zachowania. Nikt, nigdy, przez ostatnią dekadę, jestem 20 lat na scenie, mimo że wiele razy rzucałam rękawice i chciałam przeznaczyć wielkie pieniądze na cele charytatywne, nikt nigdy nie znalazł jednego przykładu, gdzie pierwsza zaczepiłam osobę. Czyli lub pierwsza ją obroniła. Reagujesz na zaczepki, ale pierwsza nie zaczepiasz. Nie, nigdy nie zaczepiam, bo ja nie jestem zaczepna. Mi się nie chce. Ale nie dam sobie też kaszę dmuchać. Więc jestem zszokowana, że tak mnie źle czytasz. Nigdy w życiu... Ja cię prowokuję. Ale po co? Chcesz mnie poznać czy prowokować? Nie. Nigdy w życiu nie obraziłabym dziewczyny ze względu na jej wygląd. Wręcz przeciwnie. Moje koleżanki mówią do mnie, zaadoptuj mnie. Ponieważ wzbudzam w nich takie poczucie ich własnej wartości. Tak bardzo je supportuję i tak bardzo chcę, żeby poczuły to, co ja na przykład dostałam od swoich rodziców, a niekoniecznie... one, czyli dużą pewność siebie i takie wsparcie. Nigdy w życiu bym czegoś takiego nie zrobiła. Miałaś kilka incydentów, gdy poszły w ruch ręce, gdy zachowywała się troszeczkę agresywnie. Dlatego, czy troszeczkę to komplement. Tak, dlatego chciałem, wyobraziłem sobie, że to samo przenosimy na areny sportowe. No działoby się. Nie, ja jestem bardzo fair play, zachowuję się bardzo honorowo i... I tak naprawdę nigdy w życiu nie doszłoby do takiej sytuacji. I szczerze mówiąc, czasami żałuję, że nie zostałam właśnie w świecie sportu. Właśnie dlatego, żeby mnie takie rzeczy ominęły. Że chciałabym zająć się tylko na wyniku, na swojej dyscyplinie, na swoich zawodach, a nie na głupich pyskówkach i na odpieraniu ataków, czy chociażby takich rozmowach i tłumaczeniu się. Poza tym nie jest... Inaczej, medal, który dostajesz, czy wynik, który robisz, czy jeżeli przybiegasz pierwsza na metę, jest niezaprzeczalny i niepodważalny. Nikt nie może ci tego odebrać. Natomiast mój ojciec mi to mówił, kiedy wybierałam drogę między muzyką a sportem. Powiedział, zastanów się 10 razy, bo obojętnie jak dobrze zaśpiewasz, to znajdzie się 1000 innych osób,
które to podważą, czy którym się to nie spodoba. Zawsze będziesz musiała swojego poczucia wartości szukać w sobie, nie wśród innych. Natomiast jako sportowiec, no, wynik będzie mówił sam za siebie. Jak odbierasz ostatnie zachowanie Willa Smitha na gali oscarowej? Uważam, że zrobił bardzo dobrze. Uważam, że zrobił bardzo dobrze i to też nie dlatego, że ja jestem fanką mordobicia, chociaż jestem, tylko dlatego, że uważam, że najwyższa pora jest, żeby ktokolwiek w jakikolwiek sposób zatrzymał właśnie tego atakującego, nie tą osobę, która się broni. Bo nam, ludziom mediów, naprawdę już się sra na łeb czasami, prowokuje do różnych sytuacji, cały czas przeciąga tę linię, tę granicę na zasadzie, ile jeszcze wytrzymamy, ile jeszcze upokorzeń zniesiemy, ile jeszcze damy, wiesz, wylać na siebie pomyj. Co, nie zachowałeś się z klasą? Gdzie ty masz poczucie humoru? Gdzie ty masz dystans? Nie można oczekiwać tego od człowieka. Każdy ma taki sam system nerwowy. My nie jesteśmy, wiesz, lotkami do tarczy. I uważam, że są pewne tematy, których się nie powinno poruszać, jak właśnie choroba, rodzina czy śmierć. To kurwa nie jest śmieszne. To po prostu nie jest śmieszne. I wiesz, i ten cały ostracyzm, który, znaczy widzę, że sytuacja jest w sumie wyrównana, ale raczej w Hollywood broni się tego prowadzącego z wiadomych przyczyn. Ale ten cały ostracyzm raczej powinien paść właśnie na niego, bo trzeba zniszczyć przyczynę, a nie skutek. Wiadomo, że to są zwierzęce instynkty, że jak ktoś ci atakuje twoją żonę, czy ktoś atakuje moją matkę, to ja nie mogę już odpowiadać za to. To są takie emocje, to jest taka adrenalina, że każdy człowiek honoru, który ma w sobie miłość, nie pozwoli na upokorzenia przed tak szeroką publicznością. A ten cwania, który ma mikrofon, narzędzie, które rezonuje na cały świat i wiesz, może wszystko. Zapytałem o to dlatego, że no, wyobraziłem sobie ciebie wchodzącą na tą scenę i policzkującą Agnieszkę Szulim, bo tak się składa, że jeśli wierzyć jednej z wersji, ty ją zaatakowałaś, ale w kiblu, a nie na scenie. No, to była ta różnica. Natomiast co do meritum było podobnie. Miałaś trochę mniej obrońców niż Will Smith. Miałam mniej obrońców i to jest właśnie przykre, bo... Oczy przykre, no. Już to wszystko przetrawiłam, ale, ale faktycznie Agnieszka w telewizji, w TVN-ie atakowała moją rodzinę, która niczym sobie nie zasłużyła. Była po prostu matką i ojcem publicznej córki. To nie jest powód do tego, żeby być obrażanym w telewizji czy wyśmiewanym. To naprawdę nie jest to nie jest powód, żeby podnosić sobie tym oglądalność. I faktycznie ten ostracyzm, który na mnie padł wtedy i te wszystkie hejty, żebyśmy się trzymali też faktów, miałam bardzo dużo wsparcia i mnóstwo mediów również mnie wspierało, ale do tej pory mam na przykład blog w TVN-ie i nawet Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, gdzie pomagałam Jurkowi Owsiakowi od 14 roku życia, czyli wtedy, kiedy stała się ta sytuacja, równo było 20 lat, kiedy inni artyści już odwracali się od niego, kiedy nie chcieli z nim grać, ja zawsze byłam z nim ramię w ramię i moja sukienka była licytowana, skoro już mówimy, to o tym powiem, bo to w sumie będziesz miał oglądalność dzięki temu, moja sukienka była licytowana za jakąś kolosalną sumę i on jak zwykle zaprosił mnie na antenę do studia, jak zawsze, kurwa. Czy ty sobie wyobrażasz, że ja pocałowałam klamkę? Mnie nie wpuścili do tego TVN-u. Na program charytatywny. I Jurek oczywiście się za mną nie wstawił. Więc... Trochę, bardzo niehonorowe i bardzo nieprzyjacielskie. Dlatego jakby od tamtej pory powiedziałam no, tak jak za kolem. Nigdy więcej. I tak, i mam tego bana w TVN-ie od wielu, wielu, wielu lat. I dziwię się, że ludzie, którzy mają swoich rodziców, nie pozwalają nam na odruchy ludzkie,
żebyśmy my, artyści, czy tam po prostu ludzie mediów czy telewizji, po prostu bronili ich w taki czy w inny sposób, udolny czy mniej udolny. To są normalne odruchy. Mamy jedną godność. Godność człowieka jest najważniejsza. Nie można nas poniżać i sprawdzać, jak daleko można się posunąć, bo do tego może doprowadzić jakieś szaleństwo. No, jeżeli wyobraź sobie sytuację, masz żonę, prawda? Tak. No to wyobraź sobie, że ktoś notorycznie w telewizji obraża twoją żonę, która płacze co weekend, nie jest w stanie nic przełknąć, nie jest w stanie spać. Zaczyna się u niej naprawdę totalna destrukcja. Później jeszcze z tych nerwów choruje na nowotwór. Więc i tobie zabrania się stanąć w jej obronie. Teraz mówię o mojej matce, znaczy tak analogicznie do twojej żony. Teraz zabrania ci się stanąć w jej obronie, bo jeżeli to zrobisz, to blokują ci tutaj pracę, blokują ci zarabianie pieniędzy, zaczynają pluć w twój PR, całą twoją karierę sceniczną, gdzie jedno nie ma nic wspólnego z drugim. Dlatego mówię, że najwyższa pora, żeby to zakończyć, żeby takie sytuacje nie miały miejsca. Bardzo ładne przemówienie, muszę powiedzieć. Zgadzam się z praktycznie wszystkim, co powiedziałaś. Natomiast czy możesz powiedzieć, co się w tej toalecie tak naprawdę wydarzyło? To znaczy, wiesz co, no, są różne wersje. I to jest tak, z tym najbardziej sweet. Pytam o twoją. Ja swoją powiedziałam w sądzie i zostałam uniewiniona. Bitches. Dobrze, ale wersja Agnieszki troszeczkę się różni od twojej. Ojej, no wiem, no ale co, no stare czasy i nieprawda. A ty się dobrze bijesz? Bardzo dobrze. Tata nauczył mnie boksu, strzelać z broni i grać w szachy i w pokera. Okej. Okay. Ja w pokera umiem grać, reszty nie. W szachy nie? Nie, no w szachy umiem. Wiem, specjalnie robię się debila. Nieważne. Ja też robię bardzo często. Okej. Okay. Odbieramy telefon. Halo? Halo, halo, serdecznie? Tak? Tak. Cześć, Doda, cześć Krzysztof. Cześć. Ode mnie do Dody. I to jest a propos właśnie starych artykułów z 2008 roku, według których IQ Dody wynosi 156 punktów. W tych artykułach co? Są zdjęcia certyfikatów. Czekaj chwilę, bo słabe jest połączenie. Musisz powiedzieć jeszcze raz. Usłyszeliśmy, że artykuł z 2008 roku, że masz IQ 156. Tak. I co dalej? Tak, tu chodzi o artykuł z 2008 roku, według którego Doda ma 156 punktów IQ. I w tym artykule są nawet zdjęcia certyfikatu z Mensy, który by rzekomo to potwierdzał. I tu pytanie ode mnie, o co chodzi z tym certyfikatem, czy to jest legit, ponieważ 156 punktów to jest w sumie taki wynik, jak wygooglałem, na poziomie Alberta Einsteina albo Stephena Hawkinga. I taki wynik wydaje mi się w sumie mało wiarygodny, ponieważ ludzie z takim laureatem zazwyczaj są zauważani już za dzieciaka w wieku kilku lat. I w sumie w wieku kilkunastu zupełnie mają zrobiony już jakiś doktorat. Więc w sumie pytanie jest tylko, jak to jest z tym 156 IQ? I w sumie, jeżeli to prawda, to może jeszcze pytanie, czy masz jakieś giga zdolności matematyczne, czy coś w tym stylu. I to tyle ode mnie. Nie blokuję linii. Pozdrawiam. Dziękujemy. Mam wiele zdolności. I tak to prawda. Należę do Mensy, ogólnopolskiego stowarzyszenia, które zrzesza 3% ludzkości z wysokim ilorazem IQ. Mamy czasami nawet zloty. Nie powiem, żeby były jakieś one spektakularnie interesujące, ale ostatnio właśnie udzieliłam wywiadu do gazety, właśnie, która jest w każdym kraju wydawana poza Polską. Dało się uczyć, że pan podważa ten twój wynik. No to nie dowierza. No to bardzo mi przykro, ale wszystko, co powiem, nadal nie będzie dowierzał. Mhm. Ale jak to sprawdzałaś, ten swój iloraz? No, są testy, na które, nie wiem jak teraz, bo to tak jak słusznie pan stwierdził, w 2008 roku, więc było to dawno temu, więc nie wiem jak teraz to przebiega. Natomiast są testy, trwa to mniej więcej 2 godziny, no chyba, że zrobisz to szybciej. Dostajesz kartki z różnymi pytaniami, dosyć abstrakcyjnymi, dziwnymi, nie spodziewałam się właściwie takich. Bardziej takie wzory, kształty, wiesz, dopasowania, ciąg cyfr. I cała komisja potem ci to zlicza i decyduje o tym. Mhm. A czułaś się od dziecka bardziej inteligentna od innych? Tak.
konkretna odpowiedź. Chodziłam do szkoły prywatnej, społecznej szkoły podstawowej. To była wspaniała szkoła, zresztą pozdrawiam wszystkich moich kolegów z klasy i koleżanki. Nas było bardzo mało, bo na tym polegała jakby idea tej szkoły, że było 12-14 uczniów i można było się skupić i bardzo dużo atencji rozkładać na równo na każdego z nas i wiesz. I każdy z nich był utalentowany na swój sposób. Wyrośli z nas niesamowici ludzie, informatycy, matematycy, gwiazda rock'n'rolla. Siedziałam w ławce z Larysą, która jest teraz świetnym lekarzem, więc przyjeżdżali do nas z Gdańska, z Uniwersytetu, z psychologii profesorowie i robili nam testy na IQ, ale wtedy w klasie piątej podstawowej miałam 134. A i bardziej dowierzasz ten wynik 156, jak rozumiem. No, wolę i do przodu niż do tyłu. No, nie dziwię się. Dobrze, kolejny telefon, halo. Dzień dobry, witam. Witam. Panie Krzysiu, ja mam takie zapytanie na wstępie. Jak jesteś w stanie powstrzymać tego swojego bydlaka śmierdziela pod ladą przy takiej pani jak Dorotka? Ale dlaczego śmierdziela? Skąd takie pomówienia? Nie wiem właśnie, ten pan nie ma żadnej wiedzy na ten temat, zaręczam. Czy masz jakieś jeszcze pytanie? No ale nie odpowiedziałeś. No jak jesteś w stanie? Już jakby abstrahując od twojej higieny. Mam takie pasy bezpieczeństwa tutaj i tylko człowiek z reżyserki może je odpiąć. Tak, a ja mam taki kijek. Jakby co, to po prostu... A ty? No ja jestem usatysfakcjonowany. Tak? Dzięki. Dzięki. Trochę nam tu rozładować atmosferę. A ty śmierdzielu, tak widzisz? Będziesz miał ksywkę zaraz. Nie mów tak do mnie, bo to wiesz. A mówiłeś, że nikogo nie obrażasz pierwsza. Ale że to żarcik. No żarcik, tak. A ty, jak ktoś cię nazwał blacharą, to go do sądu podałaś. Bo blachara to jest laska, która leci na facetów, którzy mają samochody zajebiste. A ja mam sama zajebiste samochody. Rozumiem, ale wtedy bo mnie na nie stać. Słucham? Wtedy jeszcze nie miałaś. Miałam. To dawno temu było. Oj, uwierz mi, szybko zaczęłam inwestować pieniądze i zarabiać pieniądze. A ty jesteś mściwą osobą? Nie jestem mściwą, ale jestem pamiętliwą. Wiesz co, muszę się przyznać, że poszedłem na film twój niedawny o dziewczynach z Dubaju. Mhm. Moje intencje, żeby pójść na ten film, nie były do końca czyste. To znaczy, czułem intuicyjnie, że to może być, za przeproszeniem, takie gówno, że nagram o tym swój program i po prostu będę miał temat na odcinek. Ale się trochę rozczarowałem, bo to wcale nie było aż takie gówno, żebym nagrał o tym film. W związku z czym obejrzałem i... No i tyle, nie mogłem nic z tym dalej zrobić. Nie było. Przekażę reżyserce, że robi aż nie takie gówna. No właśnie, nie było to takie bardzo złe. Natomiast zaczyna się to od zemsty na Radosławie Majdanie. Tak, zauważyłeś tam, Radka? No, zauważyłem, przepraszam. No, tak. No słuchaj, no nie mogę jakby ingerować w twoją interpretację. Poza mną jakieś 99% widzów zauważyło tam Radka. To całkiem sporo, bo pobiliśmy wszystkie rekordy, nawet wyprzedziliśmy Dune. Mhm. Dune więcej Oscarów dostała. Tak? Mhm. 6 chyba. Czyli jednak pustynia jest bardziej hot niż eskorty. No właśnie. Na pustyni. No ale wrócę do tego pytania. No. Warto się tak mścić po latach na swoim byłym, żeby jeszcze go ośmieszać w kinie? Ja tam Radka Majdana nie widzę, natomiast wszelkie sytuacje, które były w filmie pokazane, są sytuacjami, które miały miejsce, są sytuacjami, jakby to są fakty, nic nie jest zmyślone, ale jeżeli na przykład byłby to z jakiegoś powodu, na przykład twoich przekonań, Radek, to bardziej powinno być ci szkoda mnie, że podczas roku przygotowań do tego filmu musiałam słuchać od kurew, jak bzykały mojego byłego męża. Okej. Okay. Podczas mojego małżeństwa. Przeżywasz to cały czas? Tak jak mówię, to są tylko hipotetyczne jakby... A hipotetycznie to przeżywasz cały czas? Nie, bo to nie jest Radek. Rozumiem. No tak, logiczne. Trochę mściwa jesteś, przyznaj. Nie, jestem pamiętliwa. A czym to się różni?
No tym, że pamiętasz o czymś, żeby nie popełniać na przykład tych samych błędów, żeby nie wiązać się z tą samą osobą, żeby nie wiem, schodzić sobie z drogi. A mściwa to jest, że wkładasz całą energię w to, żeby ta osoba poczuła się źle, albo planujesz jakąś zemstę lub dokonujesz jej. Ja mam bardzo dużo fajnych innych rzeczy do roboty. Przecież ty rysowałaś jakiemuś gościowi samochód, bo cię wkurzył. Wiesz, jak ciężko jest zarysować samochód? Napisać nożem obłą literę? Spróbuj. Tak? Spróbuj na swoim napisać o. O jak Ola. Znaczy, wolę nie. Albo Olaf w takim razie w twoim przypadku. Znaczy, wolę w ogóle nie pisać nic na swoim samochodzie. No, jak będziesz miał kiedyś Olafa w swoim życiu, to zobaczymy. Okej. Okay. No dobra, ale mówisz, że jesteś pamiętliwa i między innymi po to, aby nie popełniać tych samych błędów. Muszę powiedzieć, że to mnie trochę w twoim życiu zaskakuje, że z jednej strony mówisz o swoim IQ 156, z drugiej strony masz tak fatalne wybory na stopie prywatnej. I te wybory w zasadzie wpisują się w pewien klucz. Lubisz facetów umieśnionych, zbudowanych, którzy jak mają kasę, to tak nikt do końca nie wie dlaczego. Nie wszyscy mieli kasę. Szłam różnymi kluczami i różnymi opcjami. Umieśnionych lubię mężczyzn, bo nie chcę, żeby ktoś wyglądał gorzej ode mnie. Mhm. Skoro ja przykładam dużą wagę do swojego ciała i sportu, to chciałabym, żeby mój mężczyzna po prostu również lubił sport. Poza tym mój ojciec wygląda bardzo dobrze w wieku 70 paru lat, więc nie wyobrażam sobie, żeby przyprowadzała swojego przyszłego męża, który wiesz, no będzie gorzej wyglądał od mojego ojca. Tak patrząc sportowym okiem. Jeżeli chodzi o pieniądze, to wielokrotnie też było tak, że ja kupowałam lepsze prezenty niż oni mi i potrafiłam wydać naprawdę dużo. Faktycznie popełniałam te same błędy, żenujące błędy. Miłość jest głupia, więc tutaj moje IQ w ogóle nie ma jakby racji bytu. Byłam totalnie ślepa i to tylko świadczy o tym, że jestem bardzo kieruję się sercem i jestem bardzo namiętną osobą, dla której miłość jest bardzo ważna i niczego bardziej nie pragnę niż jej. Jak się zakochasz, to cię odcina totalnie, tak? Myślę, że odcinało mnie totalnie. I opowiadałam o tym na moich warsztatach już troszkę dłużej, żeby tutaj nie zabierać więcej czasu. Zrobiłam 8 odcinków po godzinie przygotowanych z psycholożką pod tytułem Jak spierdolić sobie życie prywatne i tanecznym krokiem wyjść z czarnej dupy. I tam rozłożyłam na czynniki pierwsze tą moją głupotę i tą moją pazerność na uczucia. I ten brak umiejętności wykorzystania chociażby tego mojego IQ w życiu prywatnym. No wszystko bierze się z czegoś, każdy jakiś taki deficyt czy brak umiejętności podejmowania dobrych decyzji. Ale w kwestiach emocji, w kwestiach miłości czy uczuć, no nie ma mądrych. Ale to jest trochę wygodnictwo swojej strony. Mówić z jednej strony, podkreślać swoje wysokie IQ wtedy, gdy jest to fajne i można tym błysnąć, a z drugiej strony, jak coś pójdzie nie tak i nie wiem, nie zauważałaś przez dłuższy czas, że twój mąż jest oszustem, to mówić, o ja nie widziałam, ja się zajmowałam czym innym, to nie były moje sprawy. Mam wrażenie, że tak to się troszeczkę kłóci ze sobą jednak. Znaczy nie można się zasłaniać tym, że jak już jesteś w związku z kimś, to patrzysz tylko sercem. A tak w ogóle poza tym to jestem mega inteligentna i wszystko wiem. Ale dlaczego uważasz, że osoby inteligentne mają mieć zapisane w DNA kalkulowanie i patrzenie na osobę, którą kochają? Ale niektórzy analizę faktów, łączenie ich. Wydaje mi się, że nawet i tak szybko się rozpoznałam w tym wszystkim. Niektórzy siedzą po 10 lat w relacjach z mitomanem, oszustami i osobami, które potrafią dokonać jeszcze większych szkód. Wiesz... Powiem ci więcej, mimo tego IQ, do którego się tak czepnąłeś, nie, no. W życiu ja nie wiem, czy ja bym umiała PIT wypełnić. Ja nie wiem, czy ja bym miała fakturę wystawić. Mhm. Serio. Ja nawet nie wiem, jaką ja mam działalność gospodarczą. Nie wiem. Te sytuacje mnie trochę przerastają i nie jest to mój konik. I nie wstydzę się tego powiedzieć, no. Jako artystka jestem zupełnie...
jakby na innej planecie siedzę. Mhm. Na szczęście moja mama jest świetna w tym i od lat prowadzi moją działalność gospodarczą i zajmuje się tym wszystkim. Bo twoje życie od jakiegoś czasu polega na tym, że się ciągle za coś musisz tłumaczyć. Tak, jest to bardzo, bardzo męczące, eksploatujące. Bardzo. I masz wtedy takie poczucie, że kurczę, coś poszło nie tak, miała być fajną, wesołą dziewczyną, a się ciągle tłumaczę i zazwyczaj za innych. Jest to bardzo męczące i powiem ci, że już w pewnym momencie mnie tak dojebało psychicznie i fizycznie, że no naprawdę już byłam na najgorszym etapie swojego życia. Właściwie chciałam je zakończyć, bo już nie miałam siły. Miałaś myśli samobójcze? Tak, oczywiście, że tak. Napisałam list pożegnalny do swoich fanów. Już nie miałam po prostu siły na to, bo ileż można się właśnie tłumaczyć za innych, plus jeszcze być atakowanym tak jak na przykład teraz, gdzie podważane są twoje czyste intencje czy dobre intencje. A czy teraz, że w tym programie? No tak, no bo mi... Nie, ja po prostu chcę ci zadać te wszystkie pytania, które ludzie i tak próbują zadać, żeby się coś dowiedzieć. To ja jestem takim, wiesz, jak powiem głosem ludu. No. I no nie mogę zadawać ci tylko pytań, wiesz, czy fajnie ci się biegało po bieżni, no bo to byłoby bez sensu. Nie, rozumiem, ale odpowiadając na twoje pytanie, taki głos ludu bardzo mnie dobił w pewnym momencie i musiałam dużo pracy włożyć swojej, żeby podnieść się z tych kolan i na nowo tą swoją psychikę ulepić na tyle, bym mogła chociażby cieszyć się z życia. Na szczęście udało mi się to, stąd właśnie te moje warsztaty, żeby dać otuchy też innym ludziom, bo wiem, że jest mnóstwo kobiet, które uwikłały się w jakieś spierdolone związki, które konsekwencje ciągną się za nimi dnia dzisiejszego i no, nie mają takiej siły regeneracyjnej jak ja. Chociaż tak naprawdę no nie powiem, żebym była jakąś superwoman, bo naprawdę było dramatycznie w pewnych momentach. Naprawdę dramatycznie. No i tyle. A co znaczy dramatycznie? No myślę, że jeżeli nie masz ochoty żyć, to jest to wystarczający dramat. Okay. Ale wiesz co, list do fanów to trochę brzmi jak próba dramatycznego zwrócenia na siebie uwagi, a nie rzeczywista chęć odebrania sobie życia. Tak mi się wydaje. Że... Zależy, kiedy jest wysłany i kiedy do nich dotrze. Moi bliscy wiedzieli, co się ze mną dzieje, więc nie potrzebowałam do nich nic pisać. Miałaś dobrą opiekę. Natomiast moi fani medyczną? Nie wiedzieli absolutnie nic, ponieważ ja wszystko przed nimi ukrywałam. Całą moją sytuację, jeżeli chodzi o rozwód, czy mój rozpad związku. Przez 2 prawie lata żyłam, sprzedawałam im jakiś tam rodzaj iluzji. Czułaś się oszustką, jak nagrywałaś coś dla fanów, w tym sensie, że zobaczcie, moje życie jest fajne, a tak naprawdę wyłączałaś telefon, okazało się, że wcale nawet ty sama o tym życiu tak nie myślisz. Nie, nie czułam się jako oszustka. Bardziej się wstydziłam. Po prostu. Wstydziłam się porażki, wstydziłam się przyznać do kolejnej porażki. A chcesz dalej próbować? Mówiąc inaczej, jakie dzisiaj jest twoje zdanie o mężczyznach? No wiesz co, no... ciężko powiedzieć. Bo spaliłaś się tak naście razy czy mniej? Licząc nie tylko związki słynne i sformalizowane. No, każdy słynny był sformalizowany i nie miałam niesławnych związków. Także no, może nie miałam dużo partnerów, ale były to konkretne sytuacje, jak widać. Czy się dlatego, bo się sparzałam? No tak, no. No i to tak, wiesz, no, to nie są takie hop-siup rzeczy, jak ktoś zostawia ci zarzut, nie? Bo tobie nie jest łatwo znaleźć partnera. Znaczy, powiedziałbym nawet, że jesteś w bardzo trudnej sytuacji w relacjach damsko-męskich, bo z jednej strony jesteś jakimś tam, jakąś tam zdobyczą dla mężczyzny, jesteś tak traktowana jak dla wielu jako jakiś taki łup, którym się można pochwalić przed znajomymi, więc tych intencji do końca nie znasz, czy one są czyste, czy nie. Po drugie, paparazzi, którzy siedzą ci na głowie cały czas, nie ma czasu na zbudowanie prawdziwej relacji w normalny sposób. Podejrzewam, że jest to jakaś udręka. To jest praktycznie niemożliwe. Ja też jestem bardzo, bardzo selektywnie do tego podchodzę, jeżeli chodzi nawet o sam seks. To jest to dla mnie w kontrze do mojego wizerunku, bo to też jest dosyć zabawne, że w kontrze do wizerunku tej seks-bomby, wiesz, wyłudzonej laski na scenie, ja jestem w tych tematach bardzo konserwatywna i
i bardzo selektywnie podchodzę do tego i no naprawdę wolę być mega powściągliwa i prowadzić tryb zakonnicy życia i niech mi hormony szaleją, niż trafić po prostu na kogoś, kto niepotrzebnie zabita w moim życiu. Więc raczej w tych tematach jestem bardzo zamknięta, dlatego jak już w końcu trafiam na tą osobę, która mi się podoba, albo nie wiem, jeszcze kurwa, nie daj Bóg się w niej zakocham, to naprawdę to są takie sytuacje, wam w mediach może to się wydawać, że to jest tak często, ale to wcale nie jest często. Moje związki trwały po 4, 5, 6 lat. To są długoterminowe sytuacje, w których naprawdę za każdym razem miałam nadzieję, że będą one do końca życia. I każdy mój partner, znając te przeszłe historie, ile przeżyłam przez różne sytuacje, obiecywał mi, że nigdy, nigdy mi nic takiego nie zrobi i nigdy w życiu nie poczuję tego samego przez niego, po czym kończył się ten związek i dokładnie byłam tak samo tyrana przez niego w mediach. Mhm. Dokładnie takie same wywiady, dokładnie takie same wypowiedzi. Tak jakby kompletnie Will Smith mu pierdolnął tą lampką i on by zapominał wszystko to, co mu opowiedziałam. A przecież w domu poznał mnie dokładnie taką, jaką jestem i wiedział, jak potrafię cierpieć, płakać i przeżywać pewne sytuacje, po czym serwował mi dokładnie to samo. Znaczy ja nie chcę teraz siebie w jakiejś roli ofiary tutaj, wiesz, stawiać. Zawsze też rozpad związku leży po dwóch stronach i ja też mam swoje za uszami, bo mam charakter, jaki mam. Ale naprawdę, jak jestem w relacji, ja wierzę w tą osobę. Ja oddaję jej całe serce. Ja jestem w stanie przyjąć każdą pierdoloną ściemę, bo ja chcę wierzyć, że to będzie do końca życia. A już zwłaszcza, jak masz z kimś ślub kościelny, no ja pierdolę. No dobrze, może zrobiło się trochę za sztywno i za poważnie. Na pewno smutno. Na pewno smutno, może rozweseli nas. Zobaczmy, co pisze moja mama. Halo, halo? Mama, powiedz, że miałaś pobić rekord Trzewińskiej. Miałaś pobić rekord Trzewińskiej? Tak, powiedz, mówię. Miałam pobić rekord Trzewińskiej. Słucham pana. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Witam. Z tej strony Kuba, dzwonię z Piotrkowa Trybunalskiego. No, siema Kuba. Mam lekkie przebicie, także nie wiem, chyba bym chciał sobie... My się dobrze słyszymy, mów. Jasne, dobra. Mam taką sprawę, bo oglądam w sumie od niedawna i chciałem zapytać o komentarze Tymka Puchacza na Instagramie. Nie wiem, czy Dorota jest działa. Kogo? O co jeszcze raz? Komentarze na Instagramie Tymka Puchacza. Kto to jest? Piłkarz. Ale co on ma do tego, naszej rozmowy? To znaczy tak, w sensie chodzi mi o to, że no tam nie wiem, czy ty, Krzysiu, pewnie będziesz wiedział o tych zalotach na przykład do Julki Wieniawy i tak dalej. W sensie no, prawdopodobnie noteczka to była po prostu, ale pytam konkretniej o taką skalę po prostu spuszczania się nad Dorotą w internecie i nie wiem, czy jakaś inna osoba w Polsce tak naprawdę spotyka się z czymś takim. I chciałem zapytać właśnie Dorotę, czy ją to jakoś denerwuje specjalnie, czy nie wiem, czy ma to gdzieś po prostu. Po prostu powiedz szczerze, że chcesz napisać do mnie na Instagramie, a nie owijasz bawełnę, no. Znaczy wiesz, jakbym chciał napisać, to bym chyba napisał, nie? A, zaraz cię obczaję tutaj. Jak się nazywasz? Kuba. No co Kuba? Kuba i decyd? Kuba rozpruwacz? Hashtag? Dobra, wracając do tematu, kto to jest Antynyc? Nie, Tymek Puchacz to jest piłkarz, który przez Instagrama jakieś tam zalotne wiadomości wysłał do Julii Wieniawy, ale to chyba nie ma żadnego związku z tobą. Jak się nazywa? No, nie, do Doroty też pisał jakieś tam komentarze. I patrz, siedzi na moim Instagramie. Do ciebie też podobno pisał komentarze. Siedzi na moim Instagramie. Kuba wszystko wie. On ma 21 lat. A faktycznie pisał. O wow, i to nawet sporo. Dzieje się, dyskusja sama ze sobą. Dużo piłkarzy do mnie pisze. Jakby nie zrozumieli, że ja już jestem na innej planecie i nie jestem zainteresowana. Ja nie mam nic przeciwko adorowaniu kobiet. Wręcz przeciwnie, uważam, że jest mało mężczyzn odważnych, którzy przyjmują inicjatywę, którzy idą po swoje. Jeżeli chodzi o jakieś takie głupie zagajanie na Instagramie, które niczemu ma nie służyć, tylko po prostu tracenie czasu, czy znalezieniu kolejnej eskorty, czy umówieniu się na szybki numerek, to jest to żenujące, żałosne, chociaż wiem, że Instagram tak działa i jest taką trochę jakby odnogą Tindera w niektórych sytuacjach. Jeżeli chodzi o mnie,
Ani mnie to ziębi, ani nie grzeje. Ja tylko odpisuję tym, którzy faktycznie wnoszą jakąś wartość do mojego życia, mają poczucie humoru, czy odpisywanie im daje mi jakąkolwiek energię. A tutaj widzę, że dialog, czy monolog był w jedną stronę. To jak poderwać Dodę? Kuba, słuchasz? Zapisuj! Słucham. Ja jestem zodiakalnym wodnikiem, ja lubię wszystko, co jest inne, co jest prawdziwe, co jest, bazuje na prostolinijności, szczerości i nieudawaniu. Jak już widzę, że facet gra... za włosy i zabrać. Może za włosy nie, bo jednak trochę kosztowały, ale nie, ja nie mówię o takim, wiesz, wciąć, wziąć i wiesz, jaskiniowiec, tylko... lubię osoby, które się nie krygują, lubię osoby, które nie udają i lubię osoby, które mają odwagę po prostu być sobą. Mają fajne poczucie humoru, są bardzo bezpośrednie i nie owijają bawełnę. Jak często spotykasz takie osoby? Jak przychodzę obok lustra? Bardzo często. No, rozumiem. A dużo masz w lustrach? Podobno bardzo dużo, tak. Fajnie jest czasami porozmawiać z kimś mądrym, więc otaczam się samymi lustrami. Bardzo rzadko spotykam takich mężczyzn, aczkolwiek dużo mam takich przyjaciół, jeżeli chodzi o facetów. Mhm. Moi przyjaciele mają takie cechy charakteru. Być może dlatego, że szukam tych podobnych cech wśród ludzi, których się otaczam. Jestem bardzo selektywa, mam mało znajomych, ale są to naprawdę bardzo fajne osoby i naprawdę świetni ludzie dzięki temu. Ja po prostu nie lubię ściemy, nie lubię takiego fejku. A jak ty podrywasz? Ja, jak mi się chłopak podoba, tak, to jestem bardzo nieśmiała. Kiedyś mi się podobał trecer słoni i poszłam specjalnie do cyrku, żeby go zobaczyć. I nagle patrzę, on idzie w moją stronę. Jak ja się zdenerwowałam, ale dzięki Bogu padł pod prąd w całym cyrku, więc ja przez to siano, słonia, kupę, wszystko, pobiegłam do tojtoja, zamknęłam się w tym tojtoju, licząc na to, że on nie zauważył tego i że tam do mnie nie podejdzie, prawda? Siedziałam w tym tojtoju śmierdzącym 25 minut, tak byłam nieśmiała i tak się bałam, że on do mnie zagada. Jak mi się podoba facet, to jest koniec. A jak mi się nie podoba, bycz Doda. No co tam, chłopcze? Nie, w sumie to chyba wszystko. Chciałem tylko powiedzieć, że jestem gigafanem twojego wykonu. Niech żyje bal. Jak to usłyszałem po raz pierwszy, to spadłem z krzesła. I to chyba tyle. Do Krzyśka jeszcze chciałbym jedno pytanie zadać. Mogę? To szybciutko. Bo ja tylko nie oświerdziela. Ja tu nie jestem gwiazdą. Nie, bez żadnych śmierdzieli. Chociaż w sumie po wczorajszym... Chociaż w sumie... Mów szybko, nie, dawaj. Czy nie wybuchło ci płuco wczoraj po tym cygarze? Nie, wiesz co, tym cygarem ja się nie zaciągałem w ogóle, ono tak się kopciło tylko. Wszystko jasne, dobrze. A ze smokiem wszystko w porządku, bo tam go ćmiło pod koniec chyba. No chyba poszedł wymiotować już w pewnym momencie od tego dymu, ale wszystko jest okej. Okay. Dzięki. Dobra, dzięki wielkie, na razie. Jezu, co wy tu robicie? Wiesz co, paliłem wczoraj cygaro z powodu zwycięstwa reprezentacji Polski. Weź sobie ten, prompter, co ja pierdolę, bo ci spadnie zaraz. Mikrofon, dobra, dobra. Paliłeś sobie cygaro. Nie, no tak, no trzeba było świętować, no bo super było, też się cieszyłam. No właśnie. Słuchaj, czy ty dostałaś pierścionek zaręcznowy i go zaniosłaś do urzędu skarbowego? Do kogo? Do urzędu skarbowego. Tak. Boże, poczekaj, bo już się gubię. Mój ojciec zawsze mi mówi, jak na mnie patrzy, jak ja, jaki mam, bo jestem mega bałaganiarą, nie? I tak jak mówię, trochę jestem chłopczycą, więc jak ja się zachowuję, jak idę, jak coś tam robię, chaos, to tamto się na mnie patrzy, jak, Boże, jak ty sobie chłopa znajdziesz? Ja mówię, przypominam ci, że miałam 5 narzeczonych i 2 mężów, więc jakoś sobie znajdę. Któryś tam narzeczony, jak się z nim rozstałam, to z tej złości, rozumiesz, pozwał mnie do sądu, zrobił mi sprawę cywilną, że mam mu oddać wszystkie prezenty za rażącą niewdzięczność i pierścionek zaręcznowy. A że, warty 200 tysięcy złotych. Jakoś tam ćwierć miliona, no. A że ja wygrałam te sprawy, więc teoretycznie nie musiałam tego robić, ale wiedząc już wtedy, że ma jakiś tam dług w urzędzie skarbowym i go skarbówka ściga, poszłam w walentynki, w zawiniętą w kokardę tym pudełeczku z balonem z sercem, zamówiłam wszystkich paparazzi i tak sobie weszłam do urzędu skarbowego, że proszę, to dla was. Ale na rzecz tego pana oczywiście. I to tak, że pani nie przyjęła. Powiedziała, że pani mi to daje, to nie lombard. Nie, no przyjęła, ona była zachwycona, był facet, sprawdzał, czy to prawdziwy diament, a już to tak, kurwa, a jak nie będzie prawdziwy, ale się zacznie wojna, to wtedy będzie wojna. Ale był prawdziwy. Tak. I w urzędzie skarbowym potrafią sprawdzić? Był facet, tak? Który był specjalnie od tego, normalnie z, wiesz, bo oni wiedzieli, że będę, no przecież wiedzieli też z czym. Okay. Nie poszłam tak, siema, jestem Doda, mam diamenty.
Rozumiem. Facet miał długi i kupował ci pierścionek za 250 tysięcy? To chyba nie jest normalne. Podobno ci VAT-owcy nie są normalni. Rozumiem. Dobrze, słuchaj. Ostatnio nagrałeś przebój, którego kawałek za chwilę wyemitujemy. O, dzięki. Fake love, bo tego słowa fake zresztą przed chwilą użyłaś w tym kontekście. A oprócz tego chciałem powiedzieć, że przez cały program lecą tutaj reklamy Empik Go, gdzie można też posłuchać za darmo przez 30 dni, jak się użyje właściwego kodu, piosenek Dody. O, tak. Super. No właśnie, teraz widzicie ten kod, Hatepark 30, to jest 30 dni darmowe i wypuszczamy sobie teledysk, kawałek przynajmniej. Oh, what a world you live in, oh, what a world, no, I know you can't get away from it, no, no, don't tell me lies, no, don't tell me lies, no, no. I always gave my heart, you said in my music a flyer, but you can talk without a lie, that you give my heart, oh it's electric in your veins, and you know what to say, I'm addicted to your love, I always give my heart to you. Jestem głodna miłości. W ogóle denerwuje się ta tematyka, że ja ją ciągle poruszam. Powinniśmy ją zmienić? Czy to jest okej dla ciebie? Nie, nie, w ogóle nie się nie denerwuję. Co ty? Nie? Nie. Okej. Okay. Jak tak patrzę w mediach społecznościowych na twoje różne relacje, to widzę, że masz wielką satysfakcję z tego numeru. Taką satysfakcję wręcz dziewczęcą, bym powiedział. To tak jakby ktoś się cieszył z nagrania dopiero pierwszej piosenki w życiu. Bo ja w ogóle mam taką dziecięcą radość. Ja jestem bardzo pogodną osobą i dużo osób, znaczy większość osób, która zna mnie prywatnie, jak ma mnie opisać w trzech słowach, to używa właśnie tej słowa tej takiej... Nie to, że jestem dziecina, tylko właśnie taka dziecięca pogoda ducha. Mhm. Ja się bardzo cieszę z drobnych rzeczy, z wielkich rzeczy, nie udaję tego, widać to po mnie, wiesz, nie kryguję się, no, tylko naprawdę bardzo się cieszę. I z tego teledysku i z tej piosenki też się bardzo cieszę. Pierwszy raz od wielu lat zagrały go wszystkie stacje radiowe, za co im serdecznie dziękuję, bo spełnili moje ogromne marzenie. Ja nigdy nie słyszałam swojej piosenki w radiu, więc jak... Jak nigdy? No nigdy. Przez ostatnie 15 lat nie. To ja słyszałem czasami, no ale okej. No wiesz, ja chodzę spać o 12. Wiem, że tam ludzie wracają z imprezy o 5 czy 4 rano wtedy, kiedy... Nie, ostatnio ja cię słyszałem, no prawda. Ale kiedy? Ale ja słuchałem tych Radia Wawa, wiesz, gdzie polskie piosenki lecą, to miałem łatwiej. Okej, okay, no ja nie miałam tej przyjemności, więc jak teraz, zmieniałam radiostację, leciała Fake Love, no to ja już musiałam przestać słuchać radiostacji, bo mi wypadek zrobiła z tej całej ekscytacji, więc wiesz, naprawdę wspaniałe, wspaniałe uczucie. Zwłaszcza, że już praktycznie nie wierzyłam w to, że kiedyś uda mi się trafić do tych radiostacji. I to jest też ważne, żeby ludzie pamiętali o tym, że w pewnym momencie tego starania i tej pracy, inwestowania w swój czas czy w swoją firmę i marzenia, wydaje im się coś niemożliwe i odbijają się od ściany i zawracają, a może się okazać, że dosłownie kroczek dalej już będzie to, na co czekali, tak jak w moim przypadku, więc no, nie warto się poddawać. Bo powiedziałeś, że nie chciałaś się poddać, ale miałem wrażenie, że w pewnym momencie ta muzyka zeszła całkowicie na drugi plan u ciebie. I dlatego jestem tak zaskoczony, że tak się cieszysz tą piosenką, bo jako taka osoba, nie że twój fan, tylko po prostu osoba, która obserwuje cały show biznes, to akurat miałem wrażenie, że ty jesteś muzycznie już troszeczkę po drugiej stronie rzeki. To znaczy, że już wiesz co? Machnęłaś na to ręką. Przed tym, jak zachorowałam na depresję w związku z moim nieudanym małżeństwem i tymi sytuacjami, faktycznie nie mogłam śpiewać. Po prostu to nie było moim priorytetem. Ja nie mogłam się tego cieszyć i występowanie na scenie przynosiło mi rodzaj utrapienia, nie pokrzepienia. Ostatnia płyta, bo wcześniej zmarła moja babcia, więc nagrałam płytę dla mojej świętej pamięci babci właśnie z orkiestrą.
i zrobiłam tour po filharmoniach. I tak naprawdę to była taka ostatnia sytuacja moja artystyczna. I potem zajęłam się ratowaniem siebie, więc w tym momencie, kiedy stanęłam na nogi i znowu poczułam tą radość stworzenia i znowu poczułam w sobie to zwierzę sceniczne i to, że chcę występować na tej scenie, no to faktycznie ta radość jest dwukrotnie większa, bo nie ma nic gorszego dla pasjonaty i w ogóle osoby, która, dla której kwintesencją życia jest jej pasja, jak utracić radość z jej czucia. Mhm. Wcześniej jeden z widzów zadał pytanie, czy ty, że inaczej, życzył ci kolejnych 40 lat na scenie. To byś chciała być taką Marylą Rodowicz, że wiesz, już no, uroda nie ta, chęci nie te, siły nie te, ale jeszcze tam pomykasz w wieku 70 paru lat. Wiesz, mogę ci teraz powiedzieć, że nie, a może być, że tak, ale szczerze mówiąc, chciałabym w ogóle mieć jakąś taką odskocznię, gdzieś się zaszyć. Brakuje mi tego. Chciałabym mieszkać gdzieś, gdzie jest... jestem otoczona naturą i mogę pielęgnować swoją naturę samotnika i introwertyka. Najchętniej gdzieś z widokiem na wodę, gdzieś w lesie, ze zwierzętami. Ja nie jestem ani fanką social mediów, ani show biznesu, ani w ogóle tego wszystkiego, co jest pochodną wykonywania. No przecież ty jesteś jednym wielkim show biznesem. Ja stworzyłam show biznes, ale nie jestem tego fanką i nie lubię tego. To jest coś, co ja biorę na klatę ze względu na to, że lubię, że dostałam talent w postaci głosu. I jakby chcąc, nie chcąc, ta sława idzie ramię w ramię z wykonywaniem mojego zawodu, który jest moją ogromną pasją. Ale to nie jest coś, co mi służy, na przykład mojej psychice. Ja na przykład, ja niedobrze się czuję, wiesz, non-stop będąc w tłumie, w hałasie. Ja nie lubię głośnej muzyki, ja lubię siedzieć w domu sama. Ja najlepiej odpoczywam, kiedy jestem sama. Mhm. Więc wracając do twojego pytania, czy bym chciała non-stop tak się użerać? Nie chuja! Naprawdę chciałabym za jakiś czas wyjechać w pizdu w Bieszczady, jak to się mówi. Mm-hmm. A tak naprawdę to nie w Bieszczady, tylko gdzieś dalej. No albo właśnie jeszcze gdzieś dalej. W każdym razie gdzieś, gdzie mogłabym po prostu odsapnąć, gdzie nikt nie wie, kim jestem mm-hmm. i kim byłam. Nie masz czasami wrażenia, że twój wizerunek, który sama sobie stworzyłaś, wizerunek skandalistki, osoby trochę właśnie wulgarnej, jak powiedziałaś, trochę zabił ciebie muzycznie. To znaczy, że ty umiesz przecież bardzo ładnie śpiewać, ale ludzie nie chcą tego stwierdzić, bo patrzą się tylko, wiesz, na krótkie spódniczki. Dlatego założyłam dzisiaj golf. No wiesz co, to jest trochę tak, że... Krótką spódniczkę też. Ale tylko ty to widzisz. Ale jednak... Ale i ciebie o stereotypowe myślenie nie podejrzewam. Przypominam, że zrobiłaś pokaz na początku programu. Więc, nie, ale mówiąc serio, czy nie masz czasami wrażenia, że wizerunek serio, bardzo ci pomógł biznesowo i finansowo, ale pewnie nie pomógł ci być docenioną artystką w tak zwanym mainstreamie? No jest to problem w ogóle polskiego show biznesu i polskiej mentalności niestety. Mhm. Bo takiego pytania w ogóle byś nie zadał tam, gdzie jest mekka jakby muzyki show biznesu, czyli w Stanach czy w Wielkiej Brytanii. Tam im bardziej kolorowy artysta, im bardziej wyrazisty artysta, tym lepiej. I w ogóle nie dyskredytuje się go muzycznie, nie podważa się jego umiejętności. Jeżeli ma odwagę wyrażać siebie, nawet lepiej, bo on dodaje kolorytu temu całemu naszemu życiu, jako jeżeli mówimy o odbiorcach. Natomiast jeżeli mówimy o jakby takim ogólnym spostrzeżeniu, to ja nie mam wpływu na to, co jest jakby uwarunkowane biologicznie i silniejsze od nas wszystkich. No. Wszyscy myślimy troszeczkę stereotypowo. Ja nie. Ja mam to w dupie. Dla mnie mógłbyś siedzieć cały, rozumiesz, oblany miodem i posypany piórami i brokatem, a jakbyś gadał mądrze, to by było super. Z drugiej strony mógłbyś mieć okulary i wyglądać jak profesor, a jakbyś pierdolił głupotę, to też bym ci to powiedziała. Więc nie ma dla mnie szuflad i nie w żaden sposób ludzi w nich nie zamykam. Natomiast każdy z nas ma jakiś dominujący zmysł. Jest wzrokowcem albo słuchowcem, no wiesz, zazwyczaj, prawda? I ma ten swój kanał percepcji, którym odczytuje ludzi. I jeżeli widzi kobietę, która mówi mądrze, która mówi fajne, motywacyjne rzeczy, dobrze też śpiewa, ale
i ma ten zmysł wzroku, słuchu, ale widzi laskę, która ma duży biust, jest ładna, duże usta, krótka mini, no to w tym momencie już nie może tylko i wyłącznie odczytywać to jednym swoim zmysłem, musi zaangażować też drugi. Mhm. Co jest trochę jakby wbrew biologii, zastępuje, rozumiesz, kurwa, grube sprzężenie. Zniszczysz sobie paznokcie. Nie martw się. Nie zniszczyłam to na wielu męskich ciałach, więc i również ten blat wytrzyma. Rozumiem. Więc następuje mocne sprzężenie, ale dzięki temu sprzężeniu ja przykuwam ogromną uwagę. Ale czy te stereotypowe myślenie jest okej? Ale nie masz czasami takiej myśli, że oglądasz telewizję i mówisz, kurczę, ja śpiewam lepiej od niej, a wszyscy myślą, że gorzej. Ale to jest ich problem, nie mój. Ale czy to czasami nie jest twój problem? Czy nie. Masz takie myśli? Nie uważam, że to jest mój problem w ogóle. Bo dzisiaj, żeby sobie odświeżyć trochę twój życiorys i te wszystkie piosenki, które nagrałaś, to trochę ze zdumieniem dla siebie stwierdziłem, że ty miałeś naprawdę sporo przebojów, takich dość dużych. Ale gdyby się zapyta kogoś na ulicy tak ad hoc o Dodę, no to raczej będą to tipsy, piersi, uśmiech, usta, stroje. Naprawdę tak uważasz? Tak. Ja oglądałam wiele sąd i słyszałam... Znaczy ja żadnej nie robiłem, tylko zgaduję po prostu, że mogłoby tak być. No to myślę, że powinieneś zrobić taką sądę, to byś się zdziwił. Mhm. Czyli absolutnie mylę się. No mylisz się, bo ja całe swoje życie poświęciłam na tym, żeby właśnie ludzi w żaden sposób nie szufladkować i nie wyróżniać, dlatego jeździłam po najmniejszych wsiach. Zjechałam całą Polskę wzdłuż i wszerz, serwując im największe show, jakie tylko w życiu widzieli. To, że grałam w małej miejscowości, nigdy mnie nie zabierało mi motywacji do tego, żeby postawiać najlepszą scenę z dwoma tirami, z kilkadziesięcioma tancerzami, z zapadniami, z pirotechniką. Wszędzie robiłam zawsze to samo show, niejednokrotnie, nie zarabiając na tym, ale inwestując w to, żeby wszyscy moi fani wiedzieli dokładnie, że wszystkich traktuję tak samo i na co mnie stać, jeżeli chodzi o bycie artystką. Więc mylisz się, wcale tak ludzie nie uważają, wręcz przeciwnie. Uważam, że jakbyś się zapytał, to byś się zdziwił. Okej, w porządku. Z czego wynika to, że Ciechanów ma dzisiaj dwie mega gwiazdy muzyczne, ciebie i Kłebo na fidę? Jeszcze mamy Alicję Szemplińską, tą, co miała jechać na Eurowizję, ale w końcu to nie pojechała. Dwie i pół. Wiesz, każde miasto ma jakichś super artystów. Mhm. Lublin ma Beatę Kozidrak. No, każde miasto rodzi jakieś fajne talenty. Masz w show biznesie takie mega kosy i zgody, jak to w piłce nożnej między klubami? A ty nie masz swoich kosy mam, i zgody? Mam, ja mam bardzo dużo. Każdy z nas ma. To jest miejsce pracy. No, nie wszystkich lubisz, nie wszystkich nienawidzisz. Mhm. Zawsze są jakieś, wiesz, sytuacje, które doprowadzają do spięć. Powiedziałeś, że robisz show w różnych małych miejscowościach. W ogóle trzeba powiedzieć, że twoje koncerty to zawsze było show i ty to robiłaś no, z wielkim rozmachem. I to jest też pewnie trochę problem polskiego rynku muzycznego, że wszyscy inni to wolą tak wyjść na scenę, po prostu wziąć mikrofon do ręki, zaśpiewać i szybko zniknąć. Tak. No wiem. No to jest takie trochę pójście na łatwiznę też. Mało jest ludzi, którzy są wizjonerami. Ja jestem wizjonerką. Ja wchodzę na scenę, ja widzę już wszystko. Ja widzę dokładnie, jak będą tancerze się poruszali, widzę dokładnie, jak ma być postawiona scenografia. Ja piszę scenariusze do wszystkich swoich teledysków, do wszystkich swoich tras koncertowych. Niejednokrotnie sama czasami montuję te teledyski. Jeżeli chodzi o moje DVD koncertowe, które są na YouTubie, warto je obejrzeć. To są musicale. To są po prostu musicale łączące wiele rzeczy w jedno. I cieszę się, że to powiedziałeś, bo można mi powiedzieć o mnie wszystko. O tipsach, które tipsami nie są, bo jest to żel. Ale nikt mi nie powie, że nie umiem śpiewać i nikt tipsy. Absolutnie... Nie no, kiedyś to na koniach jeździliśmy. No, właśnie. No. Nikt nie powie, że nie robię najlepszego show w Polsce. Zobaczymy, może powie to nasz widz, który się właśnie dodzwonił. Halo? Halo, halo? Halo, halo. Cześć, witamy. Cześć, hej. Dobry wieczór. Mówi Kamil. Siema, Kamil. I mam takie pytanie właśnie do Dody i do Krzyśka, po jednym pytaniu takim krótkim. Doda, wspomniałaś w programie o lękach, serotoninie, jakbyś miała z tymi tematami jakieś doświadczenie.
i czy właśnie doświadczyłaś w swoim życiu właśnie lęków i czy miałaś styczność z lekami typu benzodiazepiny, mam na myśli na przykład Xanax. A do Krzyśka mam pytanie, czy całkowicie tutaj odbiegnę od tematu, przepraszam cię, Dora, ale czy Stomi Lolszczyn utrzyma się w pierwszej lidze? Nie, to nie dzisiaj, proszę, nie dzisiaj, nie, to nie jest tylko jedno pytanie do Dody i może powiesz nam, czy jeśli faktycznie tak było, to czy podzielisz się z nami tutaj właśnie swoim doświadczeniem, jak wyjść z takich stanów depresyjnych. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Dzięki. Bardzo ważne jest to, żeby właśnie mówić o depresji, stanach lękowych i w ogóle o atakach paniki w bardzo otwarty sposób. Jest dużo dzieci i młodzieży, która się z tym boryka i nie chce o tym mówić, bo uważa to za temat wstydliwy albo że ktoś będzie ich postrzegał jako wariatów, psychopatów lub gorszych po prostu. A jest to bardzo błędne myślenie, znowu powtórzę, to stereotypowe, więc chętnie się podejmuję tego tematu. Nie wstydząc się go w ogóle, z nadzieją, że inni też będą chętniej sięgać po pomoc. Uważam, że zazwyczaj jak się ma depresję, to idzie to w parze z atakami paniki czy stanami lękowymi. Wiesz, ja nie byłam przyzwyczajona do tego, że mi policja wchodzi o 6 rano i wiesz, wywala mi do góry nogami całe mieszkanie, szukając jakichś dziwnych faktur mojego byłego męża czy czegokolwiek. To są takie sytuacje, które powodują u ciebie lęki i po prostu słyszysz później to pukanie każdej nocy, bo nie jesteś jakimś gangusem, czy z całym szacunkiem do gangusów. Dlaczego z szacunkiem? Słucham? Dlaczego z szacunkiem? Każdy człowiek zasługuje na szacunek. I czy tam jakimś, wiesz, kryminalistą, który robi pewne rzeczy i bierze jakby na klatę konsekwencje, czy zakłada, że takie będą. Więc to wszystko jakby szło w parze, więc ja... Za późno moim zdaniem poszłam na terapię, bo ja swoją pierwszą terapię odbyłam, jak miałam, 37 lat, a jednak sam showbiznes chociażby naraża cię na takie różne sytuacje stresowe, dużo bardziej niż inne zawody. Musisz się borykać chociażby z tym, żeby udawać, że wszystko po tobie spływa jak po kaczce. Godność, jaka godność, ja mam dystans. Więc to tak naprawdę odbija się bardzo na psychice. Jak najbardziej polecam terapię. Naprawdę, to jest bardzo, bardzo ważne. I jeżeli kiedykolwiek zobaczycie w sobie właśnie taki moment, że boicie się normalnych czynności, czy macie jakieś takie ataki paniki, które w sytuacjach, które w ogóle nie powinny was przerażać. No, chociażby czujecie brak radości z rzeczy, które powinny was cieszyć, to jak najszybciej idźcie po pomoc, bo nie da się dalej funkcjonować, mając złamaną psychikę, tak jak kurwa nie zatańczycie tanga na złamanej nodze. I nie ma w tym nic absolutnie wstydliwego, żeby włożyć nogę w gips, czy poskładać psychikę w całość. Mhm. Chciałem zmienić temat chyba już na coś milszego, tak intuicyjnie czuję, że to będzie milsze. No. Powiedziałaś, czego nie lubisz ostatnio na jednym Insta Story, znaczy nie tak ostatnio, jakiś czas temu. Powiedziałaś o pierogach, no w porządku. Wschody słońca. Tak. Rzadko je oglądam, szczerze mówiąc. Głośne imprezy, licówki na zębach, media społecznościowe, ale powiedziałaś, że nie lubisz śniadań do łóżka. Tak. Dlaczego? Znaczy, zaczynając ja myślałem, że ty z tym wizerunkiem królowej to powiesz, że każdy musi mi codziennie przynosić śniadanie do łóżka, ja wstaję, tu już kawa, tu już nie, przygotowane. Nie, to jest ta właśnie moja natura masełko. Tego introwertyka. Ja wiesz, ja lubię spać sama, ja się lubię regenerować, ja lubię długi sen. Jak wstaję rano, chcę sobie przypomnieć wszystko, co mi się śniło. Nie chcę mieć, wiesz, jakiegoś narzucania. Kawa, siadanie, wstawaj, jedz. Ja, wiesz, mam swoje tempo, mam swój czas, zjem wtedy, kiedy zjem. Muszę się jeszcze rozciągnąć, zrobić stretching. No i mam dużo takich, no wiesz, swoich przyzwyczajeń i tak dalej, więc no nie lubię, jak coś mi się narzuca. I najchętniej to bym spała w osobnej sypialni, co zresztą praktykowałam wielokrotnie. Jeżeli chodzi o te licówki, to po prostu ja mam obsesję na punkcie zębów i to jest taki mój fetysz, no. Lubię ładne zęby. Odbieramy telefon. Halo, halo. Halo, halo, cześć. Cześć. Boże, sami faceci, no. Dziewczyny! Cześć Dorota, cześć Krzyszek. Cześć. Z tej strony Bartosz Banasik. Ja mam dwa pytania. Jedno do Doroty odnośnie wspomnień związanych z nagraniem z Focusem. Mhm. Ale to już było. Mega miło... To już było na początku programu. A, było już to pytanie. Tak. Dawaj szybko to jakieś inne. To drugie pytanie mam do Krzyśka. Nie, to do mnie, nie dzisiaj. Do mnie były wczoraj.
Dawaj trzecie, dawaj do Dody pytanie. Dobra, Doda, słuchaj, czy chciałabyś na przykład swój portret marmurowy u siebie w mieszkaniu? Oczywiście. Oczywiście, ja jestem naprawdę kolekcjonerką wysokiej sztuki we mnie, ze mną i o mnie. Więc jak najbardziej. Fajnie. A co zrobisz? Jak Krzysiek się zgodzi u siebie na akcję, którą mu wysłałem na maila z Robertem. No tak, nie odpisał mi, czy mam się do niego dostać. W porządku, wiem. Ale nie, to jest zajebiste to, co ty tam wyrzeźbiłeś. My musimy to zrobić. Pisałem ci, że musimy to zrobić. Właśnie, wiesz co, nie rozłączaj się teraz po, nie rozłączaj się teraz po połączeniu i reżyserka weźmie od ciebie namiary, umówisz się, jak to dostarczyć do nas. O, fajnie, bardzo. Bo kolega się robi takie rzeźbi, takie popiersia całe. O, to ja muszę mieć popiersie. Ale z piersiami razem. No, czyli pod piersie. To zrobimy. Dzięki. Dzięki wielkie. Naprawdę masz mega talent. To fantastyczne to, co mi wysłałeś. Dzięki wielkie. Cieszę się mega i zrobimy trochę coś dobrego może. Fajnie, będziemy to licytować. Tak, dziękuję bardzo. Pa. Bo my czasami licytujemy różne pamiątki i czasami da się jakieś większe sumy uzbierać. Dobrze, mamy 23 minuty jeszcze. O to lecisz, leciało. Bo powiedziałaś 21:50, koniec, tak? Tak, ponieważ się spieszy na Love Island. Love Island. No i jak to się ma do tego IQ, że ty oglądasz to, no, to powinnaś teraz oglądać jakiś TV biznes czy coś, wiesz. Ale w ogóle tak nie jest. Lubisz takie odmurzacze? Nie, tak serio, lubisz takie odmurzacze? Uważam, że to jest wspaniały program. Ja z pozycji psychologa, bo zaczynałam studia psychologii, uwielbiam go oglądać. To jest taki niesamowite, tam fajne mechanizmy można zauważyć. Mężczyzn, kobiet, par, ludzi w stosunku do siebie. To jest bardzo relaksujące, ale też dające dużo do myślenia. Mm-hmm. A wracając do sztuki związanej z tobą, to nasi widzowie trochę sfrajerzyli się, że nie kupili twojego NFT, kawałka twojej ręki na przykład? Nie kupili, przecież to wszystko poszło w 30 sekund. Ale no właśnie, no większość nie kupiła. No ogląda nas teraz 60 tysięcy osób. Nie kupiła, bo nie dała rady. Nie dała rady. No, a to dobra inwestycja? Czasu. Uważam, że świat ten wirtualny, który też mnie trochę przerasta, ale jest, istnieje i zarabiają na tym ludzie miliony, no jest światem, od którego nie można się odwrócić plecami i udawać, że nie, no, że absolutnie, że skoro jest niewidzialny, to absolutnie to jest jakaś bzdura i chęć zrobienia z nas idiotów. Coś, czego teoretycznie nie widzimy, nie znaczy, że nie ma sensu. Całą wiarę byśmy musieli wrzucić do kosza. Uważaj, już miałaś przegrany proces o obrazę uczuć religijnych. Nieprawda. Sąd Najwyższy, konstytucyjny i jeszcze jakiś tam mnie wybronił. Wybronił cię? Tak. Okay. Bo powiedziałaś, że Biblię napisali ludzie z pici winem i nawąchani, tak? Coś takiego. Tak, ponieważ w tamtych czasach pito wino oraz palono różne zioła. No. Teraz będzie to słynne picie wody? Nie, wiem. ale tak, te NFT to jest fajne. Teraz będziemy właśnie ruszać z resale'em, samą stroną, gdzie będą jeszcze też fajne rzeczy, więc warto to śledzić. A to nie jest scam tak zwany? Co to jest scam? No takie naciąganie na nic nie warte, jakieś tam pierdoły. No ale dlaczego tak uważasz? Nie uważam, pytam ciebie, żebyś mi powiedziała. Ale uważasz, żebym chciała... Ja nic nie uważam, ja pytam, czy jaki sens ma to NFT? Ja nie wiem. Sens ma zapewne taki, żeby ludzie mieli dobrą zabawę i przy okazji zarabiali. Tak samo jak bitcoiny i cała reszta. Na przykład ostatnio mi koleżanka opowiadała, że jej znajomy, przestał grać w jakąś grę w coś. Nie wiem, bo ja się grami nie fascynuje. I właśnie teraz wysprzedaje wszystkie swoje łuki. Ja mówię, co robi? Wysprzedaje swoje łuki i postaci. Ja wiem, no ale o co to chodzi? Ona stara, nam co chwilę wpada 20 koła na konto. Ja wiem, ale za co, za łuki? Ona, no, za monety, łuki. No i ta postać miała co najmniej 7 lat, zdobywała kolejne levele i lasy. No więc wiesz, jak mamy to kanałem, wiesz, jak mamy to rozkładać na czynniki pierwsze jako tylko i wyłącznie coś sensownego i coś, co my znamy i jest nam do tej pory znane, no to wiadomo, że brzmi to idiotycznie. Mhm. Ale skoro działa... I ludzie to kupują, sprzedają i zarabiają. I za te 20 koła ona idzie i kupuje sofę do mieszkania. To znaczy, że głupie nie jest.
A każdy kawałek swojego ciała kosztował tyle samo, czy było rozróżnienie? Nie, teraz będę licytować punkt G, stopę, nie procentową. Stopę, bo chcę się iść naprzeciwku fetyszystom, bo wiem, że bardzo chcą. Oraz na samym końcu może zrobię NFTQ, ale jeszcze nie wiem, bo sztuczna inteligencja czyha. No, ale tego chyba się nie da zrobić. Nie, chodziło mi o to, czy na przykład ręka, to się nie da. Ręka była tańsza od pupy na przykład, czy nie? Nie wiem. No, jeszcze pupa nie była. Trzymam na koniec, po prostu dozuję, efekt salami robię. A to co na razie było? Myślę, że sutek mógł być drogi. Okej. Okay. Ale a propos nie da się, w moim słowniku nie istnieje słowo nie da się. Co prawda dodałam jedną literkę i wyszło nie daj się i w sumie to jest moje hasło przewodnie życia. Odbieramy telefon, halo. Cześć, Paweł z Zabrzega, obok Czałkowic. No Paweł, dawaj, nie tylko nie daj się. Cześć Dorota, cześć Krzysiu. Cześć. Hej. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że szanuję. Może nie jestem wielkim fanem muzyki twojej czy coś, nie mówię, przesłucham zawsze, ale szanuję jako osobę, szanuję jako kreatywną kobietę, szanuję jako w pewnym sensie feministkę, która nie wstydzi się uczuć, która jest kobietą też zarazem nowoczesną, otwartą na świat. Kochany. To samo napisałem ci na Instagrama, bo boję się, że ci nie dodzwonię. Dobra, napisz. Już napisałem. Dzięks. No, a Krzysiu... Ale ty nie słuchałeś wcześniej, ty masz być, wiesz, zdecydowany, przyjść, zgarnąć i wziąć do siebie, a nie kokietować. Ale co kokietować? I chłop szczerze mówi, prawdę mówi właśnie. No ale już wiemy, że nie ma u ciebie szans, bo wygadałaś się, że co? Tak to działa. No. Jak cię poderwać, mówiłaś. No to w ogóle nie zrozumiałaś tego. Ja nie powiedziałam, że ktoś ma mi, ktoś ma kłamać. Już prawdę powiedział. Dobra, co jeszcze chciałeś? Krzysiu, a IQ to nie jest samouczucie. Właśnie. Tego nie da się uczyć. Tak, tak. Intelekt to jest osobna część człowieka. Taka muzyczka, to podkład muzyczny powinien lecieć. Kochany! No widzisz. Także po prostu chciałem powiedzieć, że szanuję, tak samo napisałem i życzę ci powodzenia. Dziękuję bardzo, dzięki. Trzymajcie się, na razie. Pa. Dziękujemy. Widzisz, jaki to jest wzruszający program? Boże, jaki słodki chłopiec. Widzisz? Trzeba do takich programów chodzić, żeby... Żeby co? Żeby wiedzieć, że IQ to nie uczucia? Nie, żeby mieć dobre samopoczucie. Czy ty idziesz coraz mocniej film od muzyki? Nie, nie, bynajmniej. Film bardzo pomógł mi poczuć się inaczej. Zrealizować jakiś tam moją artystyczną, mój artystyczny kaprys. I coś, o czym zawsze marzyłam, bo jestem wielką kinomanką, w ogóle lubię filmy oglądać. Myślę, że mam do tego dobry zmysł. I przetrwać ten moment, wiesz, ten moment, kiedy uciekłam od tej muzyki na chwilę. Bardzo mi się to podobało, złapałam ogromnego bakcyla, świetną miałam ekipę na planie dziewczyn z Dubaju i to była bardzo fajna przygoda. Nie żałuję ani chwili, lubię ten film, teraz wyszedł na DVD, więc... Co prawda nie zarobiłam na nim ani złotówki. Nie wiedziałem, że DVD jeszcze istnieje. Tak, i Blu-ray. Tak? Ktoś to kupuje jeszcze? Słucham? Ktoś to kupuje jeszcze, takie nośniki? Myślałem, nie, teraz NFT tylko kupują. Nie, myślałem, że tylko tam Netflix, takie rzeczy, nie wiem. Czyli jednak idziesz z duchem czasu, patrz. Tak, no ja tylko taki, jest wiesz, na ciebie nadzieja. No, to mimo, że i na tych płytach również nie zarobię, więc luz. Ale tak jak mówię, no, największą wartością tego filmu to dla mnie... To dla mnie to wszystko inne. Ale o co chodzi z tym skandalem filmowym? To znaczy, mówisz, że nie zarobisz na tym filmie, dlatego że twój były mąż no, oszukiwał ludzi, tak? No taka jest teza pani prokurator. Ja nigdy nie dowiedziałam się, co zrobił, ponieważ nie raczył mi tego wytłumaczyć. Tak naprawdę nie spotkaliśmy się, nigdy mi tego nie wytłumaczył, nigdy jakby... Nie wziął mnie też jakby w obronę, że ja mogłam o czymś nie wiedzieć. Zostawił mnie samą sobą tak naprawdę w tej całej sytuacji, z pewnymi znakami zapytania i niewiadomymi, więc mi też jest ciężko mówić za niego. Chociaż przyrzekam, to był ostatni człowiek, o którym bym pomyślała, że mnie na coś takiego narazi. Mhm. Więc szczerze mówiąc nie wiem, bo tak naprawdę to są jego
inwestorzy, jego umowy, jego całe działki. Ja zajmowałam się kreatywnie, mogę ci opowiedzieć o wszystkich dniach planu zdjęciowego, o tym, jak wyglądała praca nad scenariuszem, na montowaniu, na planie. To jest coś, co ja kocham, to, co lubię i to, co podjęłam się, do czego się podjęłam. A ta cała reszta to jest dla mnie, delikatnie mówiąc, czarna magia. Więc o co chodzi? Do dnia dzisiejszego ciężko powiedzieć. Pani prokurator uważa, że gdzieś tam jakaś nastąpiła sprzężenie i dezinformacja oraz kłamstwo, jeżeli chodzi o pieniądze pobierane od inwestorów, a wypłacane im. Więc ja zrobiłam wszystko, żeby zrobić jak najlepszy film i żeby wszystkie pieniądze poszły do inwestorów. Dlatego nie zarobiłam ani złotówki. A teraz wypisałam się z tej spółki, więc nie piastuję tam żadnej funkcji, nie jestem, jestem nikim i dobrze się z tym czuję. A ty się boisz więzienia? No nie wiem, pytam. No. Wiesz co, w sumie nawet nie byłoby takie, żebym miała święty spokój przez chwilę. Ale w tym drelichu to wiesz, nie mogłabyś tak się pokazać, tej swojej ekspresji. Nie, żadne więzienie mi nie grozi. Chociażby dlatego, że po prostu nic złego nie zrobiłam. Moim jedynym przewinieniem jest to, że totalnie zaufałam swojemu mężowi. Nie widzę w tym nawet teraz błędu. Gdybym widziała, to bym już nigdy nie mogła nikomu zaufać. Po prostu bym musiała mieszkać w domku na drzewie z wiewiórką. Kiedy następne filmy, ale już na twój rachunek? Chciałabym zrobić teraz film zupełnie inny. O mitologii słowiańskiej. To nie brzmi jak hit. Excuse me? Dlaczego? Mm-hmm. No jakoś tak mi nie zabrzmiało, no przepraszam. No nie musi każdy twój pomysł brzmieć jak hit. Wszystko, ale to nie jest mój pomysł. Dlaczego mitologia słowiańska nie jest dla ciebie hitem? Bo nie jest mniej cool niż Troja i mitologia grecka, rzymska, czy wikingowie i nordycka? Czyli to ma być z takim rozmachem robione, tak? Ja wszystko robię z rozmachem. Ale to masz spory rozstrzał, jeśli chodzi o tematykę, muszę powiedzieć. Ja w ogóle mam taką bardzo eklektyczną osobowość. I w ogóle składam się z samych wzajemnie wykluczających się cech czasami. Mhm. Niby jestem chłopczycą, ale jestem też bardzo taka urocza. Ale ja wyczytałem, że byłaś kiedyś w związku z kobietą. A tak, straciłam z nią dziewictwo. Byłam zakochana w dziewczynie. Żaden chłopak mnie nie rozdziewiczył. Ale to skoro masz takie przeboje z chłopakami, to może wrócić trzeba do początku. Nie, jestem stuprocentową heterą. Jestem stuprocentową, jakby, wiesz. To co się wtedy stało, że się zakochałaś w dziewczynie? Myślę, że jako nastolatka nie patrzyłam na nią jak na dziewczynę, tylko po prostu jak na człowieka. Zakochałam się w człowieku. Mhm. Dość nietypowe. Znaczy, okej, w porządku. Odbieramy telefon. Halo? Halo, cześć. Jest! Who let the dogs out? Hu, hu! W końcu dziewczyna. I tak, cześć, nie, dzwoni... tu mówi Robert, tylko zmieniłam płeć. Nie, dzwoni Agnieszka z Lublina, bardzo cześć, miło. Cześć, Aga. Cześć. Słuchaj, ja mam takie pytanie, wracając do początku programu, o twoją dietę. Jak wygląda twoja dieta? Co jesz? Czego unikasz? Czego w ogóle nie jesz? I drugie pytanie... Czy dzisiaj wystąpiłabyś w takim programie jak Gwiazdy Tańczą na Lodzie kiedyś? Czy już nie masz na to ochoty? Na tego typu programy? I to wszystko. Jeżeli chodzi o... To zacznę od końca. Jeżeli chodzi o Gwiazdy Tańczą na Lodzie, bardzo fajnie wspominam ten program. Mieliśmy najwyższą oglądalność. Po prostu to był jakiś strzał w dziesiątkę. No ale co tu się dziwić, jestem bardzo charyzmatyczną osobą, więc przykuwam ogromnie uwagę i to się nie zmienia. Czy wzięłabym w tym udział? Nie wzięłabym już w rzeczach, na których się nie znam, bo z tańczeniem na lodzie to mam tyle wspólnego, co z astronomią. No po prostu, wiesz, no bez sensu gadać o rzeczach, które mnie nawet nie interesują. Co prawda na łyżwach jeździłam, jak byłam mała, ale bez przesady. Chciałabym siedzieć w The Voice of Poland. To jest moje ogromne marzenie i wierzę, że się spełni, jak nie w polskiej edycji, to zagranicznej. Trudno, najwyżej Polska będzie żałować. Natomiast jeżeli chodzi o moją dietę, nie jem cukru od wielu, wielu lat, nie jem laktozy, nie jem glutenu, jem ryby, jajka, kaszę, orzechy, ryże, nasiona różne, warzywa, owoce też bez przesady są fruktozą tak do 14.
I okazuje się, ostatnio mi ktoś powiedział, że zupełnie nieświadomie od całe życie robię tak zwane okienko żywieniowe, o czym nie wiedziałam, czyli że takie w ogóle istnieje. Czyli nie jem 5 godzin przed snem. Sorry, ale laski to interesuje. Nie jem 5 godzin przed snem, no i tam jem godzinę po obudzeniu, czyli chcąc, nie chcąc, nie jem te kilkanaście godzin w ciągu doby. Czyli robić taki mini post codziennie. No i dużo, dużo wody. No i alkohol. Odkąd przestałam pić alkohol, naprawdę już abstrahując od psychiki, jak wszystko się zmienia i jak łatwiej człowiek rozwiązuje pewne problemy, które nazywamy wyzwaniami i przestajemy je demonizować w naszych głowach, chociażby konflikty też inaczej się rozwiązują, kiedy jesteśmy z dala od używek, które nas w jakiś sposób impulsywnie nakręcają, to przede wszystkim dla kobiet to jest bardzo, bardzo ważne. I klasy, moja mama zawsze mówiła, że młodość musi się wyszumieć i coś w tym jest. Ale uważam, że po 30 kobiety absolutnie nie powinny pić alkoholu i jeść czerwonego mięsa. Bardzo alkohol psuje urodę. Jak przestałam, wykluczyłam te dwie rzeczy, po prostu jakby, no, samo to mówi za siebie, tak? Także Aka, go for it! Dziękujemy bardzo. Pozdrawiam. Pa! Dzięki. Słuchaj, jako że zbliżamy się do końca, jesteśmy w kanale sportowym. Tak. Chciałem cię zapytać, tak się ucieszyłaś, już koniec? Nie patrzę, bo ta moja mama ciągle do mnie wypisuje. Chciałem cię zapytać, jakie ty masz opinię o piłkarzach? Tych, co grali wczoraj? Nie, w ogóle o całej grupie zawodowej. Uważam, że to idzie w lepszym kierunku niż było. Wcześniej to było takie towarzystwo wzajemnej adoracji, dla których największym celem było posiadanie zegarka, często podrobionego z Turcji. I wiesz, i jakieś ciuchy, no i oczywiście fajna dupeczka obok. Większość z nich nawet nie sikała do kubków na testach antynarkotykowych, bo co weekend tak imprezowali i chlali, że kubek by świecił na niebiesko. Na szczęście coraz więcej piłkarzy zaczyna myśleć sportowo i traktować też tych swoich kibiców z większym szacunkiem. No bo jednak ludzie, którzy przychodzą, płacą, supportują i kibicują, chcieliby widzieć, że sportowcy też poważnie podchodzą do tego. Więc no, widzę, że to się zmienia. Widzę, że to się zmienia. Pewnie nie u wszystkich, ale no, dziwne jest to, że wtedy, bo teraz jakoś się tym nie zajmuję z wiadomych przyczyn, ale na czas, kiedy byłam żoną piłkarza, naprawdę jeden na tylu, co poznałam, nie miał żadnych problemów z uzależnieniem. Większość albo hazardzista, albo coś, no po prostu szok i niedowierzanie. Mhm. A ty lubiłaś swoją rolę wax? Nie, bo nie uważam, żeby to była moja rola. Ja byłam piosenkarką, jestem, bardzo sławną wtedy. Mhm. I totalnie oddzielną, silną, niezależną jednostką, która nie potrzebowała jakby osoby, piłkarza obok, by być w jakikolwiek sposób zauważoną czy nazywaną. Okej. Okay. A jeśli chodzi o to prowadzenie się, to twoim zdaniem piłkarze prowadzili się gorzej niż muzycy? Tak samo? Lepiej? Myślę, że na równi. Zresztą wiele razy było tak, że wszyscy imprezowali ze wszystkimi. Mhm. I wciągali te same kreski. Więc no ale co wolno rock'n'rollowcowi, to niekoniecznie sportsmenowi, który ma zaraz wyjść i robić rekord. Czy kopać piłkę. I mnie się każdy dziwi, że nie trafia. Czyli mamy ligę narkomanów? U nas gitarzyści nawet po 10 kreskach trafiają w strunę. Mhm. Ale myślę, że nawet inaczej nie trafiliby, gdyby byli trzeźwi. No i z piłkarzami jest niestety tak, że oni często i na trzeźwo i po piaku nie trafiają. Tak? Mhm. Nie wiem, no to nie jest mój klimat. Ale mamy ligę narkomanów? Jezu, nie mam pojęcia, ja nie znam tych ludzi. Ja ci mówię, jakie miałam doświadczenia. Nawet nie dekadę temu, bo jeszcze no, nie pamiętam, kiedy się rozwiodłam. Ale bardzo dawno temu i faktycznie no, było to dla mnie dosyć dziwne, no bo ja co prawda wywodzę się z lekkiej atletyki i no i to w ogóle kurwa dwa różne światy. Jeśli chodzi o szacunek do swojego ciała, tak? Szacunek do swojego ciała, do swoich odbiorców, do wyniku, do sportu, wiesz, do treningów.
Trzeba było wtedy jako znana skandalistka rozwalić to od środka, powiedzieć kibicom prawdę. Jesteście oszukiwani, to wygląda zupełnie inaczej. A nie, nie teraz, po latach, ale wiesz co, wtedy jak byłam młoda, więc mnie to nawet bawiło. Mi się z tego się śmiać chciało. Wiesz, no jak ktoś ma 20 lat, czy tam 19, Radka poznałam, jak miałam 19 lat, to tak naprawdę to w sumie nawet patrzę na to, mówię, wow, w sumie to jest, nawet ci imponuje, że potrafią tak zachęcić, żeby nie sikać do kubka. Mhm. Okej. Okay. Ostatni chyba telefon na dzisiaj, halo? Ej, dobry wieczór. Hej. Dobry wieczór. Cześć, słuchaj, ja tu dzwonię bardziej w sprawie mojego kolegi. On od wielu lat ma... Nie przyjmuję oświadczeń, przykro mi, lista doratorów jest zamknięta, jest dłuższa niż po paszporty teraz. A, to całkiem innej sprawie dzwonię. No mów. Jego marzeniem od wielu lat... Pieniędzy też nie pożyczam, nie mam. Pani prokurator mi wszystko zabrała. No wiesz co, też nie w tej sprawie dzwonię. To ja już nie wiem. No właśnie, więc od wielu lat ma takie marzenie, że chciałby napisać ci tekst. Oh. I nawet z tej okazji kilka dni temu przyleciał do Polski, bo mieszka na stałe w Hiszpanii. O, a gdzie? Wiesz, to nie pamiętam dokładnie, gdzie. Nie pamiętasz, gdzie mieszkasz? Tak, ale to nie mówi, to nie ja. Ja dzwonię w sprawie kolegi. A, dobra, dobra, no. Więc tak, on chciał ci napisać tekst. Już od wielu lat jest to jego marzeniem. I no. Wydaje mi się, że teraz właśnie mi pisał SMS-a ostatnio, że będzie stał pod studio kanału sportowego. Teraz? On ma tam kilka tekstów. Tak. Znaczy nie masz co się jego bać. Chociaż on tam wygląda dosyć groźnie, bo ma 1,95 wzrostu. Może być w kominiarce i ma takie trochę latynoskie... To jasne! Wyślij ściemniaj, bo to brzmi jak pokusa. Ale nie. Przysięgam, w ogóle nie kłamie. Naprawdę? Jeśli zdąży, to jest tam pod studiem. Nazywa się Sebastian. Ma kilka tekstów dla ciebie napisanych. No dobra, no to co ja mam zrobić? No, przyjąć te teksty, sprawdzić, czy się podobają i ewentualnie jakąś piosenkę nagrać. Naprawdę jest to jego wielkim marzeniem. Teraz w czerwcu ma urodziny, więc... Ojej, czyli bliźniak. Także no... Dobra, zrobię to dla ciebie. Przyjmę te teksty na klatę. Czym jest dobra, oczywiście. A słuchaj, a jeśli by to nie było pod studiem, to można jakoś przez Instagram się do ciebie zgłosić, żeby napisać? Liczmy na to, że będzie pod studiem, no. No ja mam nadzieję, że będzie pod studiem. No napisał mi, że będzie, więc powinien być. Dobra, no bardzo miło z swojej strony. Fajnie, że ma takich kolegów. Chciałabym, żeby tak moje koleżanki dzwoniły po typach. Co, dziękuję bardzo w takim razie. Jeśli go tam nie będzie, to bardzo proszę, żeby sprawdziła chociaż Instagram, bo naprawdę moim zdaniem pisze bardzo dobre teksty. Dobra. No dobrze, to napisz teraz do mnie. Okej, okay, moja piszę. Mama, wyglądasz prześliczny i mówisz mądrze. Z caps locka. Tak, jeszcze bardzo cię proszę, zwróć uwagę, jak tam nie stoi ten chłopak. No jak ma 1,90 pary, to chyba ciężko nie zwrócić. No myślę, że zwrócisz na niego uwagę na pewno. Dobra. I latynoska uroda Sebastiana. Dzięki, pozdrawiamy. Sebastian. Pa! Słuchaj, bo ty tak zrobisz taki nick inny w historii tego programu. Może zapalujesz o łapki w górę, żeby ten program się rozniósł po YouTubie, po internecie. Jak to się robi łapki w górę? No to ludzie będą musieli kliknąć po prostu, że lubią ten program. Czyli co mam powiedzieć, że mają klikać w łapki w górę? Tak, zachęć ich jakoś. Że na przykład jeśli byś to zrobiła, to zadałbym ci pytanie, które na czacie od jakiegoś czasu krąży. Mianowicie dwa pytania. Jedno dotyczy Illuminati. Nie wiem dlaczego. To jest idiotyczne. No, wiesz, no. A drugie? A drugie Sentino? Sentino to jest chyba jakiś raper, który gdzieś tam powiedział, że jakiś tekst do mnie napisał, czy ja miałam dzwonić do niego po jakieś teksty. Ja w ogóle go nie znam, w życiu nic z nim nie rozmawiam, nie wiem o co chodzi. Więc jest jakaś abstrakcja totalna. A czekaj, najpierw zaapeluj, dopiero potem odpowiesz. Jak na przykład dobiję te łapki w górę. Aha, bo teraz a do jest ilu 11 tysięcy. A do ilu ma dobić? Do 20. Podwójmy. Ale takie pytania, tylko zadaj jakiś taki hot, żeby chcieli lajkować. Dobra, hot pytanie jakieś zadam naprawdę, jak będzie 20 tysięcy. Dobrze, kochani, zatem to jest moja kamera. Serdecznie zapraszam do lajkowania naszej rozmowy. Bierzcie te łapki w górę. Musimy dobić do 20 tysięcy. Z waszą pomocą uda się to na pewno. Liczę na was bardzo, bardzo mocno. Zaraz muszę uciekać, ale chcę jeszcze odpowiedzieć na to najbardziej ekstremalne, hot pytanie, a stanie się to tylko wtedy, jeżeli będziecie dawać te łapki w górę. Więc dajcie mi teraz tą łapkę.
No i czekamy, jest 13 tysięcy, teraz będzie rosło. Dobra, jeżeli chodzi o to... O co chodzi z tymi Illuminati? Ja pierdolę, to, to jest jakaś abstrakcja. Jest w ogóle grupa ludzi, ja lubię w ogóle te teorie spiskowe, ale to już jest taka gruba teoria, że ja jestem jaszczurką, reptilianką, iluminatką, aha, i że wiedziałam, że będzie pandemia, no bo jestem tą iluminatką, dlatego zrobiłam przerwę w karierze i nie śpiewałam, bo wiedziałam, że i tak nie będę stary śpiewać, no bo jestem w tej grupie tego Illuminati, no i mam trójkąt wytatuowany i ni chuja nie jest to znak powietrza, czyli mojego znaku zodiaku wodnika, tylko jest to trójkąt Mansonu, no tych Illuminati, no. Mm-hmm. Ale ty nie jesteś za dobra w tatuaże, to trzeba powiedzieć na twoją obronę, że ten trójkąt może nic nie znaczyć, bo ty miałaś jakieś idiotyczne tatuaże w przeszłości. Na przykład jakie? No po hebrajsku z błędem, albo potem w innym języku też z jakimś błędem. Tak czytałem. Ty cały czas cytujesz to, co przeczytasz, nic nie sprawdzając i w żaden sposób tego nie weryfikując. Pytając się mnie, właścicielki. No to właśnie pytam. Nie miałam nigdy żadnego błędu, miałam imię mojego byłego męża. Jeżeli uważasz za idiotyczne, to... Może masz rację. Przykryłam je po rozwodzie i hinduskim tatuażem i nie było z błędem. Więc nie wiem, co jest idiotycznego w tym. Wręcz przeciwnie. Bardzo mi się podobały, ale faktycznie... Ale usuwałaś już wszystko, tak? Większość usunęłam. Dlatego, bo mi się znudziły. A jeżeli chodzi o trójkąt, to jest to znak powietrzny. Każdy żywioł ma swój symbol. I wodnik należy do... powietrznych znaków. Wiem, że cię to fascynuje. Tu na przykład ty byłbyś na przykład wodny jako rak. Ale podoba mi się to, że na początku programu powiedziałeś, że wcale nie wierzysz w te znaki zodiaku, a potem ktoś rzuci dowolną datę, a ty od razu wiesz, jaki to znak i co symbolizuje. No, wiara, a bycie poinformowanym i wiedza, no to są dwie różne rzeczy. Mhm. No dobiliśmy bardzo szybko. Do dobra, ile tych 23 tysiące. Oh yeah, bitches! Więc to dajcie mi tyle samo na teledysku Fake Love. Albo nie, na Girls to Buy, bo teraz przyszedł singiel z filmu. Co rozumiesz przez pytanie hot, jakie miałbym zadać? A, to może, to wszystko może być. Ale ma być jakieś o podłożu, nie wiem, seksualnym, czy coś tego typu? Jakie ci zadano najostrzejsze pytanie, jakie w ogóle otrzymałaś? Takie, że poczułaś się zakłopotana, że kurczę, naprawdę kamera włączona i ktoś mnie o to zapytał? Było coś takiego? Show biznes mnie pozbawił wszelkich granic i hamulców. Jedyne jakie mam, to jak ktoś obraża moją rodzinę, moich najbliższych. Mhm. A tak poza tym potrafię wszystko obrócić w śmiech, czy udać debila, tak jak ty. Rozumiem. Mówisz, że czasami udajesz. Ja permanentnie udaję, no a czasami właśnie. Nawet nie muszę udawać. To no też widzisz. Jest sytuacja, z którą się niestety mierzę. Tak? Mhm. No dobrze, jaka jest twoja ulubiona pozycja seksualna? Jedna tylko? No może mniej trzy. I trzy, których nie lubisz. Jest tyle pozycji? Jest chyba. Nie ma takiej, której nie lubię. Jestem wysportowana, mam gibkie ciało, nie męczę się, jestem wytrzymała, więc nie ma takiej, której nie lubię. A trzy, które najbardziej lubię... No dobrze, no to powiedzmy, że bardzo... O Boże, serio? Będziemy o tym pierdolić? Nie, właśnie, no nie wiem, ty powiedziałeś, że hot, no to jest bez sensu. Ale patrz, jak szybko straciłeś rezon. Nie straciłam rezonu, tylko przypomniałam sobie, że moja mama to ogląda, no wiesz, ma 70 parę lat. Słuchaj, to poprosimy już mamę, żeby wyłączyła w tym momencie, bo i tak nie, zmierzamy na pewno do końca. Wyłączy, zodiakalny baran ci wyłączy. A zna mnie tylko jedną osobę z znaku barana. Dobra, słuchaj, pierwszy raz byłaś i być może ostatni w tego typu programie. Coś chciałabyś przekazać naszym widzom? Obserwuje nas 65 tysięcy osób. Że bardzo dziękuję za miłą gościnę tobie przede wszystkim. Wiem, że musiałeś zachować balans między byciem ostrym i brutalnym, bezwzględnym, ale też zachowałeś klasę i byłeś dżentelmenem, więc jako kobieta dobrze się tutaj czułam. Dziękuję wszystkim, którzy zadawali pytania. Bardzo miło było odpowiadać na nie. Daliście mi też dużo wsparcia, dużo motywacji, więc fajnie się obchodzi w takim towarzystwie dwudziestolecie kariery. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Zapraszam na mój recital, na festiwal. Zapraszam do słuchania moich najnowszych singli. Mam nadzieję, że moja uroda nie przesłaniała mojego talentu już więcej. I mamy to już odhaczone.
Ja bardzo dziękuję za przyjście do studia. To była wielka przyjemność. Powiedziałaś bardzo wiele mądrych zdań, mimo że często próbujesz udawać, że one wcale mądre nie są, poprzez swoją ogólną ekspresję, która jest dość niestandardowa, ale myślę, że to był bardzo wartościowy odcinek z wielu powodów i poruszyliśmy kilka bardzo i ważnych, i interesujących tematów, i no takich tematów na czasie. Cieszę się. Być może jeszcze kiedyś się będzie okazja spotkać, być może przy okazji jakiejś wielkiej premiery swojej filmowej przyjdziesz do nas i porozmawiamy na przykład wyłącznie o twoim najnowszym pomyśle. Tak, który nie będzie aż takim gównem. No taki, wiesz co, no był to taki film 5 na 10. Wiesz co, może dla ciebie tak, ale dla wielu ludzi, którzy mi pisali elaboraty, głównie młode dziewczyny albo matki właśnie, co ciekawe, z dziećmi, które chodziły ze swoimi córkami na ten film, to był bardzo ważny film. Bo to jest problem, wiesz, teraz dzieciaki mierzą się z taką sytuacją, że ten Instagram, który jest zainstalowany nawet u nastolatków, otwiera im wrota tak naprawdę wszystkiego, a teraz prostytucja u nieletnich to jest norma. To jest niestety norma, jest to łatwy pieniądz, szybki, bo za kliknięciem jednej, wiesz, jednego przycisku. Ja nie mam dzieci, nie planuję ich, ale być może każdy rodzic inaczej na to spojrzał, na ten film, bardziej z perspektywy jakiegoś morału czy przestrogi, bo to jest ważne. No ja przesiedziałam, tworząc ten film, naprawdę wiele, wiele miesięcy z osobami, które borykają się i z narkomanią, i z depresją, i z nieumiejętnością stworzenia związków, i wiesz, z tym, że cały czas odwracają się za siebie. To są takie skutki uboczne czy pokłosie zawodu, no bo jest to zawód, który nie jest wart tego wszystkiego, żadnych pieniędzy. Więc ja jako osoba, która do wszystkiego doszła sama tytułem końca i bardzo długiego zdania na sam koniec, chcę powiedzieć, że pracuję ciężko od 13 roku życia. Nie było mi naprawdę łatwo, mam butny charakter, jestem dosyć pyskata, zwłaszcza w showbiznesie, gdzie ludzie lubią na siłę ci uginać kark, żebyś, wiesz, o wszystko się prosił. Ja od nic nikogo nic nie dostałam, ale z tej pozycji po tych 20 latach może też mi jest łatwiej, ale też chciałam pokazać tym filmem, że naprawdę warto czasami iść inną drogą, cięższą, ale ma się zupełnie, ona inaczej smakuje, ten efekt na końcu, bo przynajmniej jest efekt. A musiałaś przyćmić te aktorki wszystkie? Słucham? Musiałaś przyćmić te swoje aktorki? Jak? O co ci chodzi? Z czym znowu? Tą rulką krótką. Nikt nie chciał jej zagrać. Aha. Wszystkie aktorki powiedziały, że to pierdolą i nie będą grać taką pokażającej roli. Ja mówię, dobra, ja to wezmę, ja już zagram tą różę. No więc ja to wzięłam, wiesz, już po prostu dlatego, żeby ktoś to zagrał. Rozumiem, żeby uratować się po prostu. Żeby uratować. To jesteś wspaniałą osobą. Szlachetną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To był Hyde Park, pozdrawiamy. Jutro, poczekajcie, jeszcze coś. Jutro o 21:00, tak? Nie gadają Małgorzaty Domagali. Gościem będzie kto, bo nie widzę? Janusz Wiśniewski. Ten od książek o miłości. Do zobaczenia. Super. Cześć, papa. Cześć. Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie.